Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl. Witam na kolejnej sesji kampanii Pachnidło do Earthdowna czwartej edycji. Ze mną są moi gracze. Jest Xashers, który gra Wayem Troxą. Hello. Elfem Łucznikiem. Z Dzikich Ostępów jest Kuba Arrus, który gra Malachitem Cameo, Obsidianinem Trubadurem. Witam serdecznie. I jest Piotrek, który gra Linzo Wojszec, kranckim złodziejem. Kłaniam się nisko. I który kłania się nisko. Przypomnę, co było na ostatniej sesji. Tak nam wszystkim, jak i zainteresowanym ewentualnie osobom, na ostatniej sesji staraliście się po dowiedzeniu się od rannego, konającego agenta Oka Troalu, czyli Toma Tunnevera. Dowiedzieliście się, że Jakus Byrailach jest zdradziecką gnidą, która pod płaszczykiem pracy nad tym słynnym niepachnidłem mającym uratować Królestwo Troalu od wszechobecnego smrodu, planuje zamordowanie króla i rodziny królewskiej i przewrót jakiś polityczny w Królestwie Troalu. A waszą współpracę wykorzystał niecnie, żeby wrobić was prawdopodobnie. Oczywiście na to nie macie do końca 100% dowodów, ale wszystkie okoliczności na to wskazują i raport oddany w wasze ręce przez Toma Tunnevera, agenta Oka Troalu, wskazuje na to, że Jakus Byrailach skumał się z Terą i planuje zamordować króla i wykorzystał was do tego, żeby przerzucić wszelkie podejrzenia w waszą stronę, sprawił, że zostaliście oskarżeni o wielokrotne morderstwo, w którym zasadniczo nie braliście udziału, byliście tylko w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu i podejrzenia spadły na was. Nie udało wam się z tego wyłgać. Trafiliście do krasnoludzkiego troalskiego więzienia, z którego trafiliście później przed troalski sąd, a później z powrotem do klatki. Usłyszeliście wyrok na początku. Poczuliście prawie katowski topór na gardle, bo dostaliście wyrok śmierci, ale dzięki księciu Nedenowi, przekonanemu do waszych racji przez waszego młodego adwokata Elemo Andeneusa, udało wam się tej śmierci uniknąć. Wyrok został zamieniony na wygnanie poza bramy Troalu. Tak trafiliście do Wielkiego Targu i w tym Wielkim Targu postanowiliście w jakiś sposób pośrednio pomóc Tomowi Tunneverowi, ale nie tyle z jakiegoś patriotycznego obowiązku, ponieważ z Królestwem Troalu jako takim niewiele was wiąże. Natomiast chęć wywarcia zemsty na Jakusie Byrailachu i jego poplecznikach jest na tyle mocna, że postanowiliście mimo wszystko wrócić do Królestwa Troal i przy okazji pomóc królowi Varlusowi uniknąć niechybnej śmierci, jaką mu szykuje podły, zdradziecki mistrz zapachów. Do tego celu postanowiliście znaleźć kogoś, kto mógłby wam pomóc dostać się z powrotem za bramy Troalu i uniknąć trafienia pod katowski topór, ponieważ, jak pamiętacie, w tym wyroku wygnania była zawarta klauzula, że nie możecie wrócić pod żadnym pozorem w obręby murów tego wielkiego KR-u, ponieważ wtedy czekała będzie was niechybna śmierć, więc musicie wrócić do tego królestwa i ma kto was w tym pomóc. I udało wam się dzięki pociągnięciu za kilka języków i poszperaniu trochę po Wielkim Targu, zasięgnięciu informacji, udało wam się dowiedzieć, że tym kimś jest ktoś, kto się ukrywa pod pseudonimem Szybki Cień. Jak się później okazało, Szybki Cień jest dawcą imion, który rządzi jednym z największych, albo po prostu jakąś siecią gangów przestępczych, trzęsących za kulisami Wielkim Targiem, i jego zbiry spotkały się z wami i, zachowując pewne środki ostrożności, sprowadziły was przed oblicze Szybkiego Cienia, gdzie dobiliście targu z tym człowiekiem ukrywającym się pod tym mianem. Natomiast cena za to była dosyć sroga, ponieważ zostaliście związani przysięgą krwi z Szybkim Cieniem, który za udzieloną wam pomoc postanowił udzielić wam pomocy, ale pod warunkiem, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, spełnicie jedną z jego próśb. Ta przysięga krwi
Jest to bardzo potężny magiczny rytuał, który nierozerwalnie wiąże składających tą przysięgę ze sobą i jej złamanie, no... Dawcy imion, którzy kiedykolwiek złamali przysięgę krwi, zapłacili za tą srogą cenę. Takich rzeczy się ogólnie nie robi, więc ciąży wam to dosyć mocno gdzieś tam z tyłu głowy, że być może w jakiś sposób padliście z deszczu pod rynnę. Kto wie, kto okaże się za jakiś czas. Tymczasem nie obyło się bez przygód, ponieważ poszukiwanie szybkiego cienia sprowadziło na was pewnego rodzaju kłopoty, kiedy zbyt otwarcie to robiliście i mieliście też niemiłą przygodę z pewnymi niezbyt przyjemnymi dawcami imion, którzy wdali się z wami w starcie, które niestety kosztowało was trochę zdrowia, przede wszystkim Malachita, który no nie miał szczęścia w tym starciu i obrywał potężnie, dosyć mocno poobijany skończył. Przy okazji też nie obyło się bez szwanku dla drużynowego złodzieja, dla Linzo, który oberwał nie tyle od bandytów, co od swojego towarzysza Malachita, który miał to nieszczęście, że gdy trafiał, to trafiał swoich towarzyszy. Więc tylko Wei, tylko drużynowy łucznik, który ze swojego łuku siał śmierć i zniszczenie, tak naprawdę wychodzi na to, że jest tym zbrojnym ramieniem tej ekipy i siewcą bólu. Jego zbrojne i jego tutaj umiejętności walki, szczególnie dystansowej, są kluczowe przy utrzymaniu was przy życiu. Udało wam się jednak wyjść z tej opresji obronną ręką, ale nie bez szwanku. Więc tutaj kończąc ten dzień, kiedy zostaliście sprowadzeni z powrotem z zasłoniętymi workami twarzą pod karczmę, w której przebywaliście, i z Malachit i Linzo mieli za sobą ciężkie przejścia. Tak jak pamiętacie, bandyci, którzy was tutaj, czyli krasnolud, mrukliwy krasnolud z opaską na oku i szczurowato wyglądający mężczyzna z czerwoną chustką na głowie, sprowadzili was z powrotem pod karczmę, ale nie raczyli wam was poinformować, że zostali, że już tam jesteście, więc trochę czasu minęło, zanim w końcu worki z głowy sobie ściągnęliście, zorientowaliście, że jesteście przed karczmą. Dostaliście tylko informacje na odchodnym, że macie o świcie być gotowi do wyruszenia. Więc zanim rozpoczniemy, przejdziemy do tego świtania i tego, co będzie działo się później, macie kilka godzin odpoczynku, więc pozwalam wam z samego rana wykonać sobie jeden test zdrowienia, kto ma taką potrzebę pozbycia się pewnej liczby obrażeń, ponieważ mieliście czas na odpoczynek. Więc Malachicie i Linzo, jeżeli taka jest wasza potrzeba, możecie sobie rzucić w tym momencie testy zdrowienia po jednym. I no, recovery? Tak, recovery. No, bardzo mocno. O tak! Dzięki, pięknie, wyleczyłeś sobie tak całą Tak podnoszę się w świcie. Kurde! Ach, moje plecy! Mogliśmy pójść jednak do jakiegoś droższego pokoju, bo w tym to... Te łóżka niewygodne, człowiek odpocząć nie może porządnie. A ty jak, Linzo? Wyspałeś się? No tak ci powiem szczerze, że patrzę na tą nogę i coś mi się wydaje, że źle się zrosła. Znaczy, nie ty miałeś już złamanej, tylko tam miałeś wbity coś, wbite toporek nóż. Chyba? Nóż. Dobra, to mi tam rzepka się skrzywiła w kolanie i teraz tak fajnie mi skrzypie, jak chodzę. Jak takie skrzypiące drzwi, co nie? Taki ui. Zabrakło smarów. Nie walcz się, towarzyszu. Jak się nam uda ogarnąć tego Pagasa Brailacha? Dobrze pamiętam? Brailacha. Dobra, jak go ogarnę? Jak ogarniemy go? Król będzie nam wdzięczny. W końcu pomożemy mu utrzymać władzę. Wyśpimy się na jakichś łożach. Może nie ze złota, bo dalej twardo będzie, ale może krasnoludy mają coś wygodniejszego niż to. Znaczy, jak będzie czyste złoto, to nie powinno być aż tak twarde. A, czyste złoto, całkiem elastyczne. A, jeszcze chorowity. Dobra. Trzeba coś ogarnąć, bo tak patrzę, im dłużej tu siedzimy, tym w gorszym stanie jesteśmy. Co, jesteśmy o świcie, to ja chyba schodzę, biorę najtańsze piwko jedno, czy coś takiego.
to się do śniadania pije też, tak jak w średniowieczu? Chyba. Piwo mieszane z wodą? Piwo pewnie. Można, nie? Kto ci zabroni, nie? Tu dżentelmenów nie ma, nie trzeba. Się piło takie, to było takie 2% piwerko, to było podstawa śniadania. Pewnie, lepsze, ciemne piwo, zdrowsze niż woda. Jasne, jak wszystko zatęchłe. Więc wypijam sobie te piwo i zżeram trochę moich sucharów i rodzynek, które nazbierałem, kiedy jeszcze u tamtego się stołowaliśmy. Więc zjadam to, wypijam te piwo, patrzę co będziemy robić, wypijam drugie piwo i czekam na resztę. No chyba będę wychodził przed ten, być mają gotowy. Oni przybyć mają rano, tak? No z samego rana, więc nie za bardzo macie czas na... cokolwiek zrobić. No tak. Szybkie śniadanie i piwo chyba się zdąży. Szybkie śniadanie, zjedzone można powiedzieć, że tam w locie. Okej, no to w sumie ja tak mówię, że podejdę też do szynku. Jeden kufel piwa tak z miejsca wlać w siebie. Jakąś kawałek kiełbasy, czy i kawałek chleba wziąć po prostu i wyjść z tym nawet na zewnątrz. Czyli szamać to po drodze nawet. Mhm. Okej. Okay. Świt jest zimny i nieprzyjemny. Ulicami Wielkiego Targu snują się gęste pasma mgły, niosąc skrzypienie wozów i poranne nawoływania straży. Z mleczno-białych oparów powoli wyłania się ciągnięty przez dwa woły wóz, wyładowany beczkami. Prócz woźnicy siedzą na nim dwaj znani wam bandyci. Na wasz widok wyszczerzają zęby. Zeskakują na trakt, by przyjaźnie poklepać was po plecach. Woźnica, siwy krasnolud o sumiastych wąsach, pali fajkę i zdaje się was nie zauważać. Haha, wyspaliście się? Mówi ten bardziej wygadany w czerwonej chustce, zeskakując z kozła na ziemię. Ach, powiem ci, kolego, nie za bardzo, ale... no nic, jak to mówią, wyśpię się po śmierci, czyli mam nadzieję, że nie za szybko. Widzę, że humor dopisuje. Wspaniale, wspaniale. Zobaczymy, jak długo. Okej, okay. Plan jest taki. Powiedział, tamten krasnolud tylko się na was patrzy i widzicie, że minę ma taką, jakby, tak wiesz, chciał wam mową chciała powiedzieć, no to teraz życzę wam powodzenia, nie? I teraz plan jest taki. Widzicie te beczki? Wskazuje. Otóż, nasz tutaj znajomy woźnica pokazał na tego siedzącego na koźle krasnoluda, który patrzy się przed siebie, pali fajkę i udaje, jakby cała ta sytuacja nie miała miejsca. Będziecie, moi drodzy, transportem fasoli. Będziecie, moi drodzy, transportem fasoli, który dostarczymy na bazar Troalu, a później z tego bazaru zostaniecie umieszczeni w magazynie pewnego troalskiego kupca, handlarza fasoli oczywiście. I stamtąd będziecie mogli się wydostać i załatwiać swoje sprawy. Pierwszy etap jest bardzo prosty. Musicie być tylko, kurwa, cicho. Cicho jak makiem zasiał. Ale ty... I się patrzył tak na Malachita od stóp do głów. No to stało będzie, tak? Kurwa, ciężko. Stało będzie to, kurwa, ciężko, no. Ale przygotowaliśmy się na to. Więc, plan jest taki. Musicie niestety tutaj... Wskoczył na wóz i odkrył wieko jednej z beczek. Beczki niestety nie pomieszczą was z waszym tym całym ekwipuneczkiem, który na sobie nosicie, więc siut, już tu, broń tu, do tej beczki, zbroję też do tej beczki. Co najwyżej, nie wiem, sztylet sobie możecie przy sobie zostawić w nogawce, jak zmieścicie. A beczkę sobie też odstawicie na miejscu. Nie mamy czasu, nie ociągać się. Mam takie pytanie, może zrobić tą sztuczkę jak w cyrku, że wsadzę sobie do środka miecz, gardła i tak wstać jak taka rzepa? Tylko, że ty w tej beczce będziesz musiał być skulony, ponieważ jeszcze na tą beczkę... Zbijany będziesz. Będziesz skulony, zwinięty w chińskie 8, tak? Bo tam jeszcze na górę będzie, pokazuje wam ten właśnie bandyta, na górze wy włazicie tu do środka, my tu wsadzamy takie sita, na te sita sypiemy fasolę, i módlcie się, kurwa, do wszystkich pasji, żeby nikt nie kupił całej beczki razem z wami. Nie ociągać się. Też coś mi się to przypomina w tego Hobbita, ale no ryzykujemy, może nie skończymy. Jak skończymy zdobywając złoto i zabijając Smauga, jestem w stanie ryzykować. Albo chociażby ja to... Raczej mogę płynąć tą beczką nawet rzeką. Problem jest taki, że Hobbici nie zabili Smauga, tylko tak na...
nie wiem, czy... Nieważne. Tak nie... Pamiętam, kto inny tam jest. Tak. Nieważne. A z krasnoludów umarł Thorin, ale olejmy to. Nieważne. To tak, no to nie wiem, jeśli o mnie chodzi, to ja nie będę się jakoś wiele zastanawiał, tylko biorę tu resztkę kiełbasy, jeszcze tam do ust przytrzymuję, ten sobie ściągam ekwipunek, wrzucam do tej beczki, pakuję się do niej i tam jeszcze dojadam do resztki tego śniadania. Wiele nawet nie gadając z nimi, bo wiem, że to co po wiele sensu nie ma. No i ładuję się do tej beczki. Kiedy umieściłeś się tam na... Tam widzicie, że te beczki mają tam zrobione takie szpary, żebyście mieli jakiś dopływ powietrza. I faktycznie musisz się tam ścisnąć kolana pod brodą. Faktycznie komfortowo to nie będzie. On zakłada taki kosz ci nad głową, który prawie dotyka ci, wiesz, włosów. I on sypie, faktycznie zasypuje fasolą tą beczkę i zatyka, wiesz, łup tym. Przybija przy tam wieko, żeby nie odstawało. Dobra, jeden został, ale co się gapicie, ładować się, a ty, pokazuje na ciebie Malachit, dla ciebie przygotowaliśmy specjalną, prosto pod wymiar i faktycznie jest taka wielka beka, wiesz, wielka beka, tak ze 3 razy większa od normalnej beczki, to jest specjalny transport, powiemy, że... To pierwsza klasa. Powiemy, że w gratisie, ładuj się tam, tylko wyskakuj z tych swoich toporków. Więc podaję mu moje 16 sztyletów. Jeden przyczepię do siebie, mówię, wiesz co? Tak szczerze, to jakbyś je zatrzymał, to chyba reszta drużyny będzie bezpieczniejsza niż jakbym je brał. Więc... ładuję się do beczki. Ładujesz się do beczki, robi to z tobą to samo. Linzo, ty też się ładujesz tam do beczki? Jasne, nie mam innego wyboru. Chyba, że jest karton. Nie ma kartonu w tym świecie. Więc zostajecie załadowani do beczek, pozatykane, one zostają wszyscy tak samo, macie nad sobą takie kosze z tą fasolą, która tam ten zapach, taki swoisty zapach z takiej fasoli wyłuskanej wbije was w nozdrza. Nie jest tu przyjemnie, jest tu ciasno, ciemno, ledwo da się oddychać, bo te szpary w tych beczkach nie są zbyt duże, żeby nie wzbudzały podejrzeń. Tam wiesz, klepie każdą ten z tych beczek. Więc będziemy przejeżdżać, za jakiś czas będziemy przejeżdżać przez bramę trollu, więc być mi tam kurwa cicho, żeby się nie wydało, bo wtedy chuja z naszej umowy. Zrozumieliście? Tak jest. Ja odpowiadam cicho, ciszą taką, jaką już jest. Okej. Okay. Dobra, więc ładujecie się. Słyszycie, jak ten bandyci jeszcze tam zamieniają kilka słów z tym woźnicą, tam słychać ten brzęk przekazywanych monet. Woźnica tam strzela cuglami, smoka na te swoje woły, które teraz z potężnym obciążeniem na pace ruszają w kierunku troalskich bram. Załadowany wóz wyjeżdża na główny trakt, na trakt królewski wiodący ku wrotom troalu. No i już praktycznie bardzo szybko chodzi was. Bardzo szybko daje się wam we znaki sposób transportu, jaki was czekał, ponieważ naprawdę nie trzeba było jakoś dużo czasu, żebyście zaczęli odczuwać bóle mięśni, bóle stawów i tą niewygodną pozycję, jaką wystarczyło wam, musieliście przybrać, żeby się tutaj zmieścić. Dojeżdżacie, mija jakieś tam minuty, które dla was ciągną się niemiłosiernie. Czujecie głośne bicie własnych serc, trzeszczenie stawów, a szczególnie Linzo i Malachit, no tutaj boleśnie odczuwacie każde skaleczenie, siniak, stłuczenie, jakiego doznaliście w ciągu ostatniej doby, które dodatkowo sprawiają, że musicie zaciskać zęby, żeby nie jęczeć gdzieś tam z bólu na wybojach, kiedy czasami zdarzy się, że tam wóz się zatelepie na kocich łbach traktu wiodącego do głównych brat Troalu. Ale po jakimś czasie docieracie do wrót. Słyszycie, jak wóz zwalnia. Co tam wieziecie? Woźnico, co? Dostawę mam. Fasolę wiozę na bazar, bo tutaj Dengren zamawiał dostawę świeżej fasoli. Dengren zamawiał dostawę świeżej fasoli? O kuźwa, ale to widzę potężna dostawa będzie. Oj tak. Coś czuję, że będziemy wpierdalać grochówkę chyba przez cały najbliższy miesiąc, co? Zigrin? Faktycznie, to pewnie część pójdzie do naszych koszar. Ej, ty, a co to za beka? Tam też masz fasolę? I tak podchodzą i tak, wiesz, jeb w tą bekę tam aż ci, wiesz, akurat koło twojej głowy, nie? Tak, fu,
Też masz tam ten? Też masz tam fasolę? Ale mi taka beka. Żeby odpowiedzieć im tak, tu fasola, czy coś takiego, ale chyba się powstrzymam, bo chcę wjechać do środka. A ten woźnica mówi... To jest tylko myśl, to jest myśl Malachita. No. Woźnica mówi, to chyba tam na tą waszą gruchówkę będzie, zamówienie prosto na kwatery straży. A ten, o kurwa, wykrakałeś gruchówka przez cały miesiąc. A może nawet dwa, ha, ha, ha. O, ale będzie grzmieć, nie? Stary, oj tak, będzie grzmieć. Dobra, słychać, dobra, jedź tam na ten bazar, tylko nie zgub niczego po drodze, bo mi się nie chce zamiatać fasoli z ulicy. Faktycznie ruszacie, ruszacie dalej. Czujecie wyraźny powiew zimna, gdy mijacie wiecznie ocienione łuki bram, po czym zalewa was charakterystyczny zapach i harmider bazaru. Dostawca przez chwilę kluczy między straganami, w końcu jednak wóz staje, krasnolud odbywa krótką rozmowę z handlarzem, skrzypią pióra i ładunek zostaje sprzedany. Dobrze, że sprzedawca umieścił wasze beczki na samym dole stosu. Ten dzień na bazarze na zawsze pozostanie w waszej pamięci. Uwięzieni w ciasnych beczkach, z trudem łapiąc przesycone zapachami powietrze, walcząc z gorącem, sennością i bólem mięśni, czekacie, aż nieświadomy niczego kramarz zamknie stragan i umieści was w swoim magazynie. Przez ten czas kilkukrotnie kramarz otwiera kolejne beczki, odmierzając sprzedawaną fasolę kolejnym klientom. Czasami zdarzało się, że otwierał te, w których siedzieliście. Więc z niepokojem patrzyliście, jak nakłada kolejne porcje fasoli swoim klientom, obawiając się, że wasz kamuflaż zostanie w nieodpowiednim czasie wykryty, a cały wasz plan pójdzie w cholerę, kiedy zbyt wielu chętnych na zakup fasoli zbyt szybko opróżni dostawę dostarczoną przez tego woźnicę przekupionego przez ludzi szybkiego cienia. Ale sobie wyobraziłem, chwilę tak się wtrącę, sobie wyobraziłem, co nie? A ja mam pomysł. Że tak bierze tą łopatkę, tak zaczerpuje tej fasoli, patrzy, a tam morda Malachita tak patrzy na jego takie, no hej, wiecie, taki posąg biały, ma takie, o kurwa, ktoś próbował rzeźbę przemiecić do mnie, a to ja. Jaki pomysł masz, Lizo? Żeby, no trochę taki prostacki, ale no spróbować utrzymać, czy ta fasola się trochę popsuła. W sensie, że co, że chcesz pierdzieć, czy co? No coś w tym stylu napuścić lub coś w tym stylu, że będzie tak sztywić, że wszyscy będą odchodzić od tej fasoli. W trakcie tego dnia handlu przewijało się tam dużo klientów, którzy wdawali się też w różne pogawędki z handlarzem, który chyba był zupełnie nieświadomy tego, że wy siedzicie w tych beczkach i że w każdej chwili może dojść do bardzo interesującej, ale nieciekawej w późniejszych skutkach dla was sytuacji. Ale więc tutaj też momentami mieliście naprawdę dość, kiedy stał na przykład nad otwartą beczką, w której siedział jeden z was i dysputował z jakimś klientem o jakichś filozoficznych rzeczach albo najnowszych trendach w krasnoludzkiej modzie, albo o jakichś najnowszych ploteczkach z wielkiego świata, ale też na przykład dowiedzieliście się, że w najbliższym czasie na dworze królewskim planowany jest pokaz niepachnidła, czyli musicie się śpieszyć, ponieważ Jakus Byrajlach najwyraźniej nie zasypuje gruszek w popiele i planuje jak najszybciej zrealizować zamach na króla Valurusa III. Była też mowa o zabójstwie mistrza Gandaviela, tego elfiego mistrza zapachów, który został zabity prawie że na waszych oczach i za którego śmierć mieliście w pierwszej kolejności odpowiadać, a później się okazało, że nie tylko za jego śmierć. Że klient dziwił się, stojąc nad beczką. Klient, który dysputował o właśnie tej śmierci mistrza Gandaviela, dziwił się bardzo mocno, że winni nie zostali ścięci, tylko wygnani z miasta i że musieli mieć chyba jakieś mocne zaplecze polityczne, bo zazwyczaj takie występki, takie przestępstwa karane były w dużo surowszy sposób. I mówi do tego sprzedawcy: Flawiusie, mój drogi, znamy się tyle czasu, wiesz, że uwielbiam fasolę, wiesz, pozwól, widzę, tak, masz wyśmienity gatunek tym razem, świetna dostawa, widać, że
całkiem świeża. Pozwól, miłościwy mój drogi, że kupię od ciebie całą beczkę. Flavius, tak się widocznie nazywa ten krasnolud, ucieszył, widzicie, jak klasnął. Doskonale, mój drogi. Oczywiście, że mam jeszcze tutaj kilka nieotwartych beczek, a wybierz sobie którąś. Flavius podchodzi tak ten do beczki, którejś i tak klepie głośno, a biorę tą. Słyszycie, jak tam zapierając zech w piersiach, słyszycie, teraz wy nie wiecie, kto w której beczce siedzi. Nie wiecie, którą beczkę chce kupić. Flavius. On klepał tą beczkę, tak? No tak, klepnął tą beczkę. Ja pytam się tylko za siebie, czy... No raczej bym słyszał, jeśli klepałby w moją beczkę, nie? Nie, to nie było w twoją beczkę. Tam dobijają targu, przepływ pieniędzy jest tam dokonany. Proszę mi to załadować na wóz, nie? Słychać tylko, jak tragarze pracujący dla Flaviusa biorą beczkę, wrzucają ją na pakę wozu, słychać skrzypienie kół oddalających się od targowiska i tak właściwie teraz nie wiecie. Która beczka pojechała? Był w niej któryś z was? Musicie siedzieć cicho. Dobra, pytam się, mogę użyć kruka? Nie masz ze sobą kruka. No ale gdzieś lata tak gdzieś nad górą. Nawet jeżeli lata, to nie masz możliwości go przywołać do siebie. Czy ja czuję, że jestem poruszany, czy tak niezbyt? Nie, nie. Ja mam gorsze podejrzenie. To nie ja, to... No to ja już nic nie chcę robić, jak jestem bezpieczny. Mijają kolejne godziny. W końcu atmosfera staje się tak gęsta, a wy w duchu powtarzacie sobie, że jeszcze chwila i zaniechacie wszelkich środków ostrożności i wyjdziecie z tych beczek, nie zważając na cokolwiek, kiedy donośny dźwięk gongu oznajmia koniec dnia targowego. Kramarz wzywa tragarzy, które równym rzędem ruszają za nim do domu. Każdy z nich niesie na plecach baryłkę, w której ukrywa się jeden z was. Poza baryłką z malachitem, która zostaje załadowana na wóz, bo jest zbyt ciężka. Oczywiście nie obyło się bez komentarzy. To kurwa wymyślił taką baryłkę, jakiś niestandardowy wymiar. Co oni tam wsadzili? Waży jak tona kamieni, a nie jak beczka z fasolą. Jesteście i udajecie się gdzieś tam w nieznanym kierunku. Docieracie w jakieś tam miejsce po jakimś czasie, oczywiście nie wiecie gdzie, nie wiecie ile czasu minęło. I beczki zostają zatargane do piwnicy. Słyszycie, jak jesteście znoszeni gdzieś tam, jesteście wnoszeni do jakiegoś pomieszczenia, a potem słyszycie tylko polecenie, że tutaj w kuchni jest klapa, znieście je tam na dół. Tragarze, męcząc się okrutnie z beczką, w której spoczywa malachit, zatargali was te wszystkie beczki do prawdopodobnie piwnicy, magazynku. I słuchajcie, jak wychodzą, klapa się zatrzaskuje i zapada cisza. Błogosławiona cisza, której nie słyszeliście od wielu, wielu, wielu godzin, od kiedy przekroczyliście bramy Królestwa Trollu i wylądowaliście na głośnym, zatłoczonym, wiecznie bazarze. Co robicie? Ja tak delikatnie podnoszę, jakby wieko beczki, dam radę? Tak, dasz radę. Oczywiście. Jak podnoszę się? Rozglądam się, nikogo nie ma? Kiedy otwierasz wieko beczki, tam... Ja tak nie otwieram. Wypychasz tak w pełni, tylko delikatnie podnoszę i patrzę. Wypychasz ten kosz z resztkami fasoli i wyglądasz do góry, widzisz, że znajdujesz się w ciemnym pomieszczeniu, kwadratowym. Widzisz, że gdzieś tam prawdopodobnie przez klapę w suficie wpada jakieś drobiny światła, być może z jakiejś świecy albo z jakiegoś podobnego palących się gdzieś tam na górze, które w niewielkim stopniu rozświetlają to pomieszczenie i widzisz, że że do tej klapy wiodą wykute w kamieniu schody strome, a wokoło ciebie stoją jakieś beczki, w większości z pootwieranymi wiekami, które są puste. Jakieś skrzynie, jakieś graty tutaj są porozrzucane. Okej, ale nikogo nie ma z ludzi żadnych? Nie ma. Dobra. Chłopaki, wej! Czy wej mnie słyszy? Słuchaj. Tak, mogę zrobić przekrat... Wej nie słyszy. Linzo! Pytanie, czy ja słyszę? Linzo! Kurwa, nie słyszę. Słyszę, kocz, nie słyszę. Słyszysz. Dobra, to muszę Linzo, słyszycie głos malachita, który was nawołuje gdzieś tam. Jasne.
na zewnątrz beczek. Wychodzę z tej beczki, co nie? I tak tylko, ja pierdolę. Żeby tylko nie poszło moich 16 noży. Ja tak. Dobra, już wiem. Kurwa, chyba zabrali. Dobra, okej. Używam przekratania się i próbuję wyjść z tego żeby nie zauważyli, że wychodzę z peczki. Nie ma. Przed nami się ukrywa skurczywyk. Dobra, no to... Ale rzucaj. Rzucaj, nie? Próbowałeś jakoś tak elegancko wyjść z tej beczki, ale obolałe mięśnie, doskwierająca rana i te zostałe członki wszystkie sprawiły, że niezdarnie wypchnąłeś ten kosz, który wyleciał ci z rąk i wysunął się tam na ziemię, brzęknął metalicznym dźwiękiem i się rozsypała się resztka fasoli, która tam była w tym wieku. Tak zamarłeś w pół ruchu. Malachit też, że tak powiem, sposągowiałeś momentalnie. Bo zasadniczo niewiele więcej w tym momencie możesz zrobić. I tak zamarliście w oczekiwaniu, czy nagle ktoś tutaj zajrzy, czy sprawdzi, co tu się dzieje. Czy ktoś w ogóle słyszał dźwięk spadającego sita. Ale nic się nie dzieje. Więc ja już oczekując chwilę po tym, jak Linzon robił hałasu, jeśli nie słyszę, że ktokolwiek schodzi, albo jakikolwiek hałas z zewnątrz, oprócz chłopaków, no to bym też raczej tak powoli, spokojnie, nie idąc w ślady poprzednika, starał się wyjść tak, nie robiąc kolejnego hałasu. Okej, no to... Delikatnie wydostajesz się z beczki i po chwili stajesz obok niej, ciesząc się, że możesz się rozprostować na całą wysokość. Naprawdę mięśnie wam drżą ze zmęczenia, jesteście obolali bardziej niż byliście rano. I w duchu przeklinacie siebie i szybkiego cienia jego bandytów za ten śmiały z jednej strony, a z drugiej strony bardzo ryzykowny i nieprzyjemny sposób dostania się do Królestwa Proalu. To znajdujecie się w piwnicy handlarza fasoli, Flaviusa. Gdzieś tu powinna być beczka z waszym wyposażeniem. No to zaczynam po cichutku, powoli, podnosić wieka beczek i grzebać, szukając broni. Wiesz co, większość z nich jest pustych, a z tych, co ci się udało otworzyć, tam okazało się, że były tam dwie jeszcze beczki, które się ostały nieotwarte i w obu była tylko fasola. Uświadomiacie sobie w tym momencie, że beczka fasoli, którą kupił jakiś jej miłośnik rozmiłowany w tym produkcie żywnościowym, wcale nie była pełna fasoli, tylko waszej broni i ekwipunku. Daję mu sztylet dla Veja i mówię, masz. Zrobisz z tego lepszy użytek niż ja. Ja tak cofam jego rękę, po prostu mówiąc, że zatrzymaj dla siebie. Może się przydać chociażby przeciąć jakieś sznury czy cokolwiek. Tylko nie rzucaj w nas. Dobrze. Mam pytanie, czy to Veja, czy on jest mistrzem w rzucaniu czymś, czy tylko strzelanie u słuka? Nie, to jest strzelanie raczej. Te missile weapon są oddzielnie. Tak, broń miotana jest oddzielnie. Kurczę, to byśmy zrobili Zośki z grochu. Proce jakąś musiałbym mieć. Dobra, to musimy, zrobimy Zośki z krochu i potrzebujemy patyka i tam gumkę jakąś, recepturkę. Kawałek skóry jakiś i... Ale nie, no ja tak już typowo do nich, do tych mówiąc już bezpośrednio, panowie, mamy dwie opcje. Albo szukamy tej beczki, albo pieprzyć to, co mieliśmy ze sobą i idziemy dalej. Choć ja osobiście wolałbym się nie rozstawać ze swoimi rzeczami. Tak, ale jak znajdziesz teraz w całym tym pieprzonym mieście, gdzie jest beczka z naszą bronią? Kto ją w ogóle kupił? Rzućcie mi, jeśli macie spostrzegawczość, to możecie rzucić na spostrzegawczość, a jeżeli nie, to na percepcję mi po prostu rzućcie. Tak, już rzucam. Ja percepcję. Ja nic nie widzę, Wej widzi wszystko. Słyszę, wszystko, wiesz, w ogóle po dźwięku, kształt ciała, posturę, wszystko. Wiesz co? Mimo tego, że wychowałeś się raczej w dzikich ostępach i niewiele masz do czynienia z cywilizacją, a tym bardziej z cywilizacją krasnoludów,
ale przez ten okres czasu, kiedy byłeś na służbie Jakusaby Rajlacha i ogólnie pracowałeś tam dla niego, spacerowałeś po bardziej otwarcie po ulicach Królestwa Troalu, zdążyłeś zauważyć i nauczyć się tego o krasnoludach, że krasnoludy, szczególnie Troalczycy, pomimo różnych swoich przywar, są bardzo skrupulatni i bardzo tacy poukładani w wielu rzeczach, a na pewno w wielu rzeczach związanych z prowadzeniem na przykład biznesu, bo widziałeś także, że Jakus Byrajlach, kiedy nie zajmował się pracą nad niepachnidłem i zajmował się bardziej przyziemnymi elementami swojego biznesu, to prowadził księgę handlową, gdzie zapisywał wszystkie transakcje, które miały miejsce podczas jego spotkań z klientami. I pamiętasz że z tego dnia handlowego, który przesiedzieliście w tych beczkach, że Flavius, sprzedawca fasoli, także słyszałeś nieraz skrzypienie pióra, kiedy zapisywał poszczególne transakcje w swojej księdze, więc najprawdopodobniej sprzedaż całej beczki fasoli też tam została zapisana. Jasne, czy tak, znaczy domyślam się, że jeśli będzie transakcja na beczkę fasoli, to będzie ta konkretna, jedna tylko, bo nie było żadnej innej takiej, nie, ale nie... czy... No. Imię jakoś tak wyłapałem, coś w tym stylu tego konkretnego. Nie, ale myślisz, że gdybyście dostali się do tej księgi, to moglibyście z tej księdze znaleźć informację, ta beczka została sprzedana. No jasne. Okej, no to oczywiście dzielę się tym ze swoimi towarzyszami. Domyślając się skrupulatność, jak działa krasnoludów, to będzie albo w jego jakimś biurze, ewentualnie może gdzieś w jakimś pokoju tu w magazynie, bo to myślę, że tu zostaliśmy przetransportowani, więc no trzeba będzie powoli na spokojnie przeszukać i znaleźć tą księgę. Tak więc co robicie dalej? Patrzę się wymownie na złodzieja. Przydałyby się nam twoje umiejętności. Ja bym się jeszcze rozejrzał tutaj po tej piwniczce, gdzie jesteśmy, czy jest coś przydatnego, właśnie coś, co nie wiem, mogłoby potencjalnie posłużyć jako broń, albo nie wiem, jakaś lina, cokolwiek takie, no, typowo praktyczne rzeczy. Jako broń? To chyba jedynie jakieś, nie wiem, trzonki od narzędzi, jako prowizoryczne pałki ewentualnie mógłbyś... Nie, to jest, mam ty na jedno wyjdzie. Jakiś kawałek liny tam do wiązania pakunków może tam znajdziesz, natomiast broń jako takiej nie. No to kawałek liny bym zgarnął, bo zawsze może się przydać do włamywania. No i nie wiem, ja bym pewnie powoli wskazywał na drzwi prowadzące do wyjścia, że... No właściwie to jest bardziej klapa niż... Są schody takie kamienne, dosyć strome, które wiodą do klapy w podłodze, czyli jesteście pod podłogą jakiegoś pomieszczenia. Jasne. Może wyczuć... Mogę użyć wyczuwania niebezpieczeństwa? No możesz. Nie. Słabe rzuty mam. Nie czujesz nic. W międzyczasie tylko zrobiło się w piwnicy ciemniej, ponieważ źródło światła, które przesączało się przez szpary w klapie wiodącej do tej piwnicy, w której się znajdujecie, zgasło. Być może gospodarz tego domostwa, czy tego miejsca, w którym się znajdujecie, udał się na spoczynek. Może Flavius, zmęczony całym dniem handlowania fasolą i rozmawiania z klientami, może dał się na spoczynek, co daje wam okazję do tego, żeby próbować przetrząsnąć jego mieszkanie, albo przynajmniej wydostać się z tego miejsca i działać coś dalej. Jasne, ja bym się tak jeszcze zapytał, jak byliśmy transportowani tutaj i ogólnie jak się kończył ten dzień na targu, to mniej więcej jak to było, czy to było, no wiadomo, tutaj jest sztuczny cykl dnia i nocy, ale no teoretycznie też jest ta noc, więc... To było, o jakiej porze to był koniec dnia tego targowego, czy to już tak po zmroku, że raczej właśnie... No, dzień targowy w Bazarze Troalskim kończy się mniej więcej w tym samym momencie, kiedy na zewnątrz zapada prawdziwy zmrok, więc... Handel jest od świtu do nocy na bazarze, a wieczorem baza jest zamykana i sprzedawcy zamykają stragany, udają się do swoich domostw, klienci się też rozchodzą, więc... Okej. To nie wiem, ja bym jeszcze zasugerował tak odczekać chwilę, żeby jak już miał się udać na spoczynek, niech sobie zaśnie, żeby też przedwcześnie nie wyskakiwać mu.
Nie wiem, jak reszta na to się zapatruje. Zacznijmy od tego, czy klapa nie jest zamknięta. Myślę, że tłuc możemy się później, ale ewentualnie sprawdzić, czy da się uchylić, tak lekko ją podnieść, tak minimalnie, czy ona rusza, czy jest zablokowana, czy jak to działa. To możemy sprawdzić, to prawda. Okej, okay, no to kto sprawdza? Ja nie mam rozbrojenia, otwierania zamku ewentualnego, tylko rozbrojenie pułapu. Ale na początku musimy zobaczyć, czy jest ogólnie zamknięta, czy nie jest zamknięta, co nie? No to, otwieranie zamków to co innego. Ja wiem. No to mi o to chodzi, żeby sprawdzić. Ja mam otwieranie zamków, co nie? Ale chyba na początku trzeba sprawdzić, czyli postrzegawczość. Z postrzegawczości mam speed 7 i ranki 3. A, jeszcze od razu, zanim przejdziemy dalej, jeżeli chcecie, to ponieważ minął właściwie cały dzień, to możecie jeszcze wydać pozostałe na dzisiaj testy zdrowienia, żeby się podleczyć. Spoko, dla mnie zawsze dobre. Nie wiem, ile pan zasługuje. 4 mam. Szalejesz. Ale tam wam przysługuje kilka na dzień, dokładnie, nie pamiętam, musiałem wam w kartę wstawić. Czekajcie, ja dostałem 0. Ale jak? Tak, ty dostałeś 0. A bo ty masz bonus... Z ran masz minusa. Tak. Czy ja mogłem wyrzucić minus 1 na HP na recovery test? Nie. Wyrzuciłeś minus 2 masz za rany do wyniku. Bo masz rany. A no wyrzuciłeś. Czy jest możliwe wyrzucenie minus 1 w takim wypadku? Ale nie wyrzuciłeś minus 1. Wyrzuciłeś 2 na kostkach, ale masz minus 2 za rany do testów. No wiem, ale ja to nie jest pytanie o to, co ja wyrzuciłem, tylko czy mechanicznie, bo wyrzuciłem 2 na kości. Jakbyś miał 3 rany, to byś miał minus 1, tak. Ale w sensie, nie żebyś dostał ranę w sensie kolejną, że zamiast wyzdrowieć, to byś jeszcze pogorszył się, tylko że nie byłoby żadnego efektu. Recovery testów masz. To by pewnie miało znaczenie przy jakimś porównawczym, albo po prostu krytyczna porażka. Recovery masz 3 testy na dzień, no to rano zużyłeś jeden, teraz drugi możesz jeszcze ewentualnie trzeci zużyć. Ilość recovery testów jest przy health na korze. Tam jest zdrowie... 10 obrażeń i 2 rany. Lizo miał 2 tylko testy na dzień, więc on zużył wszystkie. W tym momencie. I wyzdrowiałem całkowicie. No to następny recovery test będziesz mógł leczyć sobie ranę. Tak. Jak nie zarobisz żadnych obrażeń teraz, dzisiaj i jutrzejszego dnia będziesz mógł sobie wyleczyć ranę, zużywając jeden recovery test. To tak się patrzę podejrzliwym okiem na naszego kamiennego przyjaciela. Tak, wstrzymaj swoje rzuty na razie. Ale nie, na razie nie ma czym, to dobrze. Na razie ma jeden sztylet. Lepiej nim dziubać, niż rzucać. Dobra, to sprawdźmy tą klapę, co? Dobra, kto najlepiej ma tutaj z nas tą postrzegawczość? Wartość chyba ja mam najwyższą. Ja mogę rzucić. To dawaj, pokaż. Ja przez ranę mam minus 2 do rzutu, co nie? A, no co? Kto ma z was widzenie w ciemnościach jeszcze do tego? Ja jestem elfem, no to ja widzę. Okej. Delikatnie stąpając, podkradasz się do klapy w podłodze, no i okazuje się, że da się ją swobodnie uchylić, więc podnosisz ją delikatnie, aby tylko oczy twoje wysunęły się ponad poziom podłogi i rozglądasz się w tej szparze, która się pokazała. Widzisz, że najprawdopodobniej ta klapa umieszczona jest w kuchni domostwa Flaviusa, handlarza fasolą. Nie widzisz tutaj, żeby ktoś się kręcił. Podejrzewasz, że już jest po prostu dosyć późny wieczór albo już noc. Jest ciemno, a gdzieś tam z głębi domu słyszysz odległe pochrapywania. Już takie chrapanie typowo senne, tak? Tak. Okej, no to dałbym sygnał pozostałym, że tak idziemy w górę i tak jak najciszej odchylił tą klapę. Okej. Okay. Okej, tak żeby wyjść. Ja bym uczył przekradania się, ale się boję, że przez te minus 2 punkty może coś się głupiego stać. Jeśli to jest talent, zawsze masz karmą dorzucać, nie? Dobra, to tak o, mówiłeś, że albo w kuchni? Nie. Znaczy, w kuchni raczej księgi rachunkowej nie znajdziecie. Nie, no księga nie, ale trzeba wyjść gdzieś. A no stąd, wiesz, może ma księgę z przepisami swoimi tajnymi i to korzysta jako szybko. W kucharskiej książce zapisuje klientów na fasolę, to jest logiczne. Brzmi sensownie. To jedzenie. Ale nie, no to
Co, wychodzimy pewnie powoli, ja tam kiwnąłem i będę się starał wychodzić, tam otworzyć jak najciszej, nie wiem, czy rzucać na coś, czy to zrobię cicho, czy pobudzę, czy nie. Znaczy powiem, że do kuchni raczej tam rzucać nie musicie, ale jak chcecie gdzieś w głąb domu się... Nie, to wiadomo, że jak będziemy chcieli bardziej, to wtedy tak. Okej, no to ja bym wyszedł na zewnątrz, tak rozglądał się z grubsza mniej więcej, co tu się znajduje, jak to wygląda, jaki jest standard mniej więcej, żeby ocenić, czy to jest jakiś mega bogaty kupiec, czy ten, jak w ogóle to wygląda po wnętrzu, no w porównaniu typowo, nie wiem, do tego jakusa. Jako, że nie mamy broni, chciałbym podpielniczyć, jak będziemy w kuchni, nóż kuchenny. Czekaj, ty nie szalej z tymi brońmi, ty lepiej zostań przy podrywie. Chcę uwieść nóż kuchenny. Nie, dobra. Ty, ale może coś takiego? Nie, raczej dla Veja nic nie będzie, bo raczej łuku w kuchni nie mają. Ale... Nie. Ja się nie łudzę nawet. Kurde, szkoda, że jakiegoś wojownika takiego na bliski zasięg nie mamy żadnego. No, szkoda. Bo byśmy po prostu wzięli jakiś... Tłuczek do mięsa i... Dalibyśmy tłuczek do mięsa, pokrywę od śmietnika na tarczę i mamy naszego wojownika uzbrojonego na nowo. Nie no, ja na razie na spokojnie mam jakiś sztylet i jeden, no to najwyżej będę się... Albo się będę bronił, albo sobie podetnę żyły, a na razie no to bym raczej się skupił na znalezieniu tej książki. Przekradanie. Dobra, mam pytanie. Mogę użyć przekradania się i przekraść się do sypialni typa? Czy to zbyt ryzykowne? Móc możesz, pewnie to będzie trochę ciężkie, ale... Bardziej mi się wydaje, że jeśli już, to trzyma pewnie w gabinecie swoim. No, też miałem tak sugerować. Właśnie o to mi chodziło, jak pytałem się, czy to jest jakaś taka duża posiadłość, że nie wiem, w cholerę sypialni i tak dalej, czy raczej takie mniejsze, że gabinet raczej będzie wiadomo... Nie, no kuchnia nie jest jakoś bardzo duża, raczej taka przeciętna się wydaje i przeciętnie wyposażona, więc... Chyba ów handlarz fasolą nie jest najzamożniejszym kupcem w Troalu. Widocznie handel takim towarem nie należy do najbardziej intratnych interesów. Mhm, jasne. No to ja bym oczywiście podzielił się swoją wiedzą, czy każdy może to zaobserwować ewentualnie. No i skupić się raczej na tym gabinecie, żeby znaleźć. Tylko widzisz, jakbyśmy załatwili handlarza, to mamy już pasę wypadową, jakby coś się stało. Ale wtedy mamy raczej problemy z prawem, jeśli by wydało się, że tu jesteśmy. I tak mamy problemy z prawem. Dobra, to użyję przekradanie się, żeby przekraść się to nieposzerzone, to jego biura. Okej, to rzuć mi na skradanie się. Ja jak coś to siedzę w kuchni i po prostu siedzę tam, staram się... Pierdalaj po fasolę. Możesz jeść fasolę. Ale nie jedz fasoli, bo mamy się skradać. Żeby przez przypadek, wiesz, później nie było, że żeby to nas w krytycznym momencie zdradzisz naszą obecność. Ale nie no, ale to jest dobry pomysł, żeby wykołodzić całą lotówkę. Budzi się rano i nagle nic nie ma, ani chleba, ani paszetu, ani nic. Taka pita z Netsu, znaczy, nie, w sumie, ma. Tak prawdę mówiąc, jeśli tam jakieś jedzenie jest, no to po całym dniu siedzenia w betonie jesteście jak cholera, nie? No to właśnie tak, więc jak jakieś coś tam wisi, leży czy coś, to ja bym troszkę tak podjadł sobie. Troszkę nawet bardziej. Jak wisi, nie wiem, jakaś kiełbaska nad tym, to ja se pęto opędzluję. Jak najbardziej. Nie ma problemu, jest jakieś tam jedzonko, więc możecie sobie coś tam podjeść. A później tak... Ty, a jakiś tort jest? Nie ma. Czy jakieś takie, wiesz, wyrafinowane rzeczy, takie, wiesz, nie, raczej proste owoce, warzywa, mięso, pery. Nie walniesz mu plackiem w twarzy. Nie no, spoko. Ja bym jeszcze tak się z dystansu za linzę, jak on tam się będzie kraca, tak z takiego większego dystansu, żeby tam w zasięgu wzroku być jego, jakby co. Okej, okay, no to linzo, rzuć mi na skradanie się. Karmę dotowałem 4, jeśli to przypamiętam, no, tak? Tak, do bonus stepu. To jest źle, jak jest czerwony? Czy jest to jedynka jakaś na jedynkę, ale... Dwie szóstki rzucałeś, więc jedynka, piątka weszła i z karmy 3, więc nie ma źle. Nie wiem, jak tam wymagania, ale... A ty, nie masz, nie masz rany, Linzo? No to trochę zraną. Mam dwie rany. A, teraz się nie odejmowało na przykład od tego. Ale... A, w sumie nie. Dziwne. Dziwne, nie odjęło, ale to nieistotne. Wyrzuciłeś 9. Przekradasz się z kuchni do, powiedzmy, że czegoś w rodzaju salonu. Widzisz tutaj jakieś niezbyt wyszukane, proste umeblowanie.
ale z tego pomieszczenia masz przejść dalej. Prawdopodobnie jest to gabinet, ale stamtąd dochodzi cię właśnie głośne pochrapywanie. Kiedy docierasz do progu wejścia do tamtego pokoju, widzisz, że faktycznie jest to gabinet, który jednocześnie przez rodzinę Flaviusa, i to chyba całkiem liczną, używany jest jako sypialnia, ponieważ na podłodze w bardzo dużym zagęszczeniu na różnych siennikach śpią krasnoludy. Mniejsze, większe, młodsze, starsze. Część z nich pochrapuje głośniej, część z nich pochrapuje ciszej. W każdym razie jest tu też biurko, w którym bardzo wysoce prawdopodobne są tu też jakieś komódki, a jest rzeźbione drewniane biurko. Na nim tam stoi jakiś kałamarz i jakieś dokumenty też leżą. Więc jest bardzo prawdopodobne, że w tym miejscu taki skrupulatny krasnolud troalski, sprzedawca fasoli, że trzyma swoją księgę rachunkową. Tylko teraz jest problem, ponieważ trzeba się przekraść pomiędzy śpiącymi mieszkańcami domu i nie narobić hałasu. Słuchaj, nie wiesz, jak mnie kusi atak z zaskoczenia i to tylko użyć psychiki, żeby się spytać, co oni czują, że zaatakowałem ich głowę rodziny podczas snu. No tylko... Głupie! Próbujemy zrobić właśnie, żeby wyjść z oskarżenia o to, a nie pędzić się jednak. Próbę odwalenia jakiegoś typa. Dobrze mu było w więzieniu, że łamali ręce. Chciałbym sprawdzić, czy ten katowski topór taki ostry, nie? Tak. Jak słyszę, że on kogoś zabija, to ja patrzę na krzesiwo w kuchni i podpalam ten dom. Nie, spokojnie. On na razie głośno myślał. Nie. Nawet nie głośno. Głośno myślał. Jakiś krokodyl otwiera oczy, patrzy i stoi na nim skrank taki. Ciekawe, co było jak starego nieba. Im głębiej się zapędzają w tą kampanię, to tym to większo, na większą komedię wychodzi. Boże, nie, proszę, niech na pasję czy na co, niech on nikogo tam nie odwali na górze. To nie jest na górze, to jest parterowe mieszkanie, nie? A mam pytanie, czy ta jego rodzina to jest jego włapka? Że jak nacisnę na stopę, to włączy się alarm jego płacz, to bym mógł użyć rozprawienia łapek. Nie. Dziecko. Po prostu możesz kogoś obudzić, a wtedy weźmie alarm, dlatego nie traktujemy tego jak pułapki. To raczej jako wynik nieudanego przekradania się. Ej, ale takie naciąganie zasad. Do mnie gracz ostatnio, co nie? Siedzi i mówi: mordo, ta baba wygląda, ona cię tam uwodzi, ale to wygląda na pułapkę. Czy mogę właśnie, nie wiem, mamy jakieś ułatwienie na rozbrajanie pułapek, czy mogę do tego czy to będzie na nami bonusy na ogarnięcie tam portfela, jej portfela, czy coś takiego? Więc co decydujesz? Widzisz, Wayu, że Lizo przekradł się przez salon, ale stanął u wejścia do kolejnego pomieszczenia i zastygł w takim bezruchu, jakby się nad czymś mocno zastanawiał. Oczami i mimiką twarzy komunikuje mu: idź tam, przekradnij się, a jak cię wykryją, to bierz papiery i spieprzaj. A słuchajcie, ja nie rozumiem, o co chodzi z tym tkaniem wątków. Mogę to użyć jakoś, czy tak nie jest? Tkanie wątków jest w twoim przypadku do podłączania się do magicznych przedmiotów wątkowych. Nie. Kradzież kieszonkową mam na 7 i ranki 3, ale mi się wydaje, że jednak przekradanie będzie lepsze, bo mam 8 na 3. Znaczy, w kieszeniach oni chyba nic nie mają, ale no pewnie przekradaniem. Oni śpią w jakichś nocnych ciuchach, właśnie. Koszule nocne. Koszula nocna, no. A, jeszcze użyję przy tym wyczucie niebezpieczeństwa, czy będzie dobrze, że jak pójdę, czy nie pójdę. Ja wiem, czy to jest coś śpią, pomoże. Czujesz, że śpią, no co więcej wyczujesz? No. Czujesz, że znajdziesz się w niebezpieczeństwie, jeśli ich obudzisz, tak? No dobra, wykrataj. Cudownie wymyślimy tutaj. O Jezus Maria! Okej, dobra. Genialnie to ci wyszło, naprawdę. Szanuję. 23. Tak, delikatnie. Skaczesz, kurwa. Słuchajcie tego. Delikatnie to mi przekazałeś mu tą swoją, tymi gestami mowy ciała, przekazałeś mu swoją wiadomość. Lindzo kiwnął ci głową, że przyjął to do wiadomości i ruszył w głębi pokoju. Nadajesz sobie balansu ciała, dodatkowo machając swoim skranckim ogonem. Tu i zaczynasz się przekradać między tymi krasnoludami. Tutaj ktoś
głośniej chrapnie, jak ten któryś tam stęknie coś przez sen, zacznie coś gadać. Nagle tak w połowie drogi czujesz, jak ktoś obejmuje twoją stopę. I jeden z krasnoludów objął rękami twoją stopę, zamarłeś w takim bezruchu. I ten krasnolud tak przytulił się do twojej stopy, tak kniucha. Lorka, ale ci stopy kurwa śmierdzą. A potem odkleił się od twojej nogi, dotkł tej rannej, która cię boli, bo tak stanąłeś tak w takim wykroku, że aż ci zaczęła tak drgać już z wysiłku. Ale w końcu krasnolud się tak odkleił od tej twojej nogi, przekręcił się na drugi bok i go... Ruszyłeś dalej do tego biurka. Dochodzisz do biurka i widzisz, że na tym blacie leżą jakieś dokumenty, ale nie widać, żeby były tutaj jakieś księgi. Ale są jeszcze szuflady. Zamknięte czy otwarte? Znaczy no zamknięte, w sensie, że zasunięte. Na kłódkę czy tak normalnie? Tak normalnie. Nie wiem, muszę na coś rzucić, żeby je otworzyć, czy nie muszę? Czy jednak coś wymaga jakiegoś testu? Rzuć czy nie otworzysz kradzież. Tak, że... Tutaj możesz na kradzież kieszonkową rzucić. Dobra, ale jak mi to ja nie wiem, co wymyśli, że ja otwieram szufladę i nagle szuflada leci o 11, ale... Ciągniesz za szufladę i nagle tak poczułeś za dużo siły w sobie i tak jeb szufladę całą do tyłu walasz na całą grupę krasnoludów. Tak, wyciągasz jedną szufladę, nie ma w niej nic. Wyciągasz drugie, jakieś papiery, ale żadnej księgi. Otwierasz, wysuwasz trzecią i widzisz oprawioną w skórę księgę z wytłoczonymi literami. Księga rachunkowa Flaviusa Flavinusa. To jest to, nie? To jest to, więc... A te papiery to są takie zwykłe, czy to są jakieś akty wartościowe? Część z nich to są po prostu puste arkusze papieru, a część z nich to są jakieś tam, nie wiem, zapiski... Akty GameStoku. Jakieś zapiski raczej odnośnie, nie wiem, kontaktów handlowych, czy czegoś takiego. Nie, no bo to byłoby śmieszne, że nagle skręg przychodzi do domu i mówi, że ja mam tu papiery, to jest mój tom wynochas. Patrz, czy ma weksle albo akcje jakieś. Zabierzemy mu ten udziały w giełdzie. Bitcoin, jak tam istnieje coś takiego jak Bitcoin, to nagle zabieramy mu Bitcoina przed... Magiczny ten. Zostawił tego i potem namawiamy króla, żeby powiedział, że Dogecoin jest dużo warty i bumpujemy jak ten, jak Musk. Przedwczoraj chyba. Ten portfel Bitcoina mu zabrałeś, ty. No niestety nie ma tutaj nic takiego, więc jedyną rzeczą, która was tutaj najbardziej interesuje, to jest właśnie jego księga rachunkowa. Zabierasz dobra, to... Dobra, przekartkowuję, czy coś tutaj widzimy dzisiaj. A nie zabierasz tego tam do swoich towarzyszy? Nie, no bo jak zobaczę, że coś tam znikło, skapnie, kogoś nie ma, oraz jak zobaczę, że pół lotów znikło, to też skapnie. Że coś jest jednak... Masz, a znasz troalski? O, to jest dobre pytanie, ale jak gadałem z tobą, to chyba znam. My gadaliśmy... W mowie każdy zna. Znaczy w piśmie znasz. W piśmie. O, Daniel. A w ogóle ja to gdzieś zapisywałem, czy tak nie? W językach. W skillsach to jest language. O kurwa, ja mam. Tam powinien... Nie wiem, czy to jest to. Warf? Troalik? Tak. Speak and potem masz read-write. No to masz read-write, no masz. Czytanie, pisanie ma. O, widzicie, umiem czytać. Okej, okay, no to rzuć mi na spostrzegawczość, czy na percepcję, jak nie masz spostrzegawczości. Percepcję mam speed 4 i pulse 6, a z spostrzegawczości mam 7 i 3, to chyba lepiej spostrzegawczość. No nie wiem, wiadomo, zawsze lepiej talent jakiś, jak czysta cecha. Wiesz co, nie potrafisz tutaj wyczytać, tu są różne zapiski różnych transakcji handlowych, ale mieni się to przed oczami. Chyba trochę jesteś zestresowany, noga cię boli. Pomyślałeś, że może któryś z twoich towarzyszy to odcyfruje, bo... Dobra, spoko, to biorę do nich. Dalej mi te punkty 24 się liczą jako wcześniej, czy jeszcze raz może? Tak. Pańcz między krasnoludami. Dobra, to jak paletnica przychodzę tak na jednej nóżce od jednego do drugiego krasnoluda. Widzisz Wayu, jak Linzo po dłuższych kilku chwilach zjawia się z powrotem w progu pomieszczenia i kiedy tam właśnie zjawia się w pomieszczeniu, słyszycie tylko takie głośniejsze chrapanie, on tam do ciebie prawie że bezszelestnie podbiega i faktycznie widzisz, że w ręku trzyma
księgę. Okej, bierzemy Malachita i spierdalamy stąd. Czekaj, bierzemy księgę. Nie lepiej zostawić to tak, że on się napił i zostawił księgę w kuchni? Można i tak. Bierzemy alkohol, rozlewamy wszędzie alkohol, tam szklankę jakąś tam, nie wiem, bierzemy fasolę. Kufer jakiś do połowy nalany. No, mielimy tą fasolę tak, żeby wyglądała jak fekalia, rozlewamy tam po podłodze, żeby wiedzieli, że coś tam się działo i że nikt nie pamięta, bo wszyscy się upili, tak, że była świetna impreza i tylko napiszemy ketchupem. To wszystko dzięki świetnej sprzedaży fasoli. O, i to będzie świetne zakończenie. Możemy przeczytać to w kuchni. Wszystko spoko, tylko tam nie ma keczupu. Dobra, to tam, nie wiem, sos barbecue czy jakieś inne rzeczy. Nie ma keczupu, ale sos barbecue na pewno jest. Nie przecież, prawda? Dobra, dajcie mi jajka i olej, robimy majonez. Na razie wiesz co, rzucenie do Tiskranga, dajcie jajka, robimy majonez, to nie jest chyba najszczęśliwsze sformułowanie. Dobra. Samica. Dobra, nie ma co robić majonez, po prostu bierzemy tu księgę i spierdalamy. No właśnie to jest ten, oczywiście pójdziemy w Malachita, tylko właśnie pytanie, czy chcemy to załatwić tutaj, czy się przeczytać, jeśli się uda nam, w miarę na spokojnie, bo jak oni śpią, to śpią. Czy po prostu wyjść i na przykład, nie wiem, podrzucić przez okno jakieś, czy coś takiego później, tą księgę. Albo podjebać i... Tylko, że na ulicy możemy być łatwo rozpoznawalni, bo jesteśmy uczeni, dopiero co była publiczna, w cudzysłowie, egzekucja na nas, gdzie nas rzucali fekaliami i owocami zgniłymi i w domu jesteśmy bardziej bezpieczni i mniej rozpoznawalni przy śpiących ludzi niż żywych ludzi na ulicy. Coś w tym jest, choć no nie wiem, ja osobiście pewnie jak miałem jakieś długie ubranko jakieś tam z kapturem, to raczej tego nie ściągałem, tylko miałem to na sobie, bo to tam pancerza żadnego nie ma. Walimy fasolą. A, no to, to pewnie też, to raczej nie będą do nas za bardzo podchodzić ludzie, chyba że jakieś fanatycy fasoli. No ale no, możemy sprawdzić to tutaj. A polecza, co nie? No. I możemy to sprawdzić, no nie wiem, ewentualnie jak wyciągniesz tą książkę, to mogę próbować to czytać, przeszukiwać i tak dalej. Mhm. Dobra, spoko, no to mówię, masz królu złoty, czytaj o co chodzi tu. Oczywiście w kuchni, co nie? Nie tak, przy nich, bo się zaraz obudzę. Okej, no to poproszę o rzucik. Ja chyba już rzucił. Rzuciłam. O, rzuciłeś, dobra, wiesz co? Tak, wertując tą księgę, widzisz, że była ona prowadzona bardzo schludnie i oczywiście zgodnie z wszelkimi prawdopodobnymi prawidłami tutaj praw handlowych, jakie tutaj obowiązują. I widzisz, że w przypadku ilości fasoli mniejszych niż pełna beczka, handlarz zapisywał tylko ile i komu sprzedał, natomiast nie zapisywał adresu, ale w przypadku sprzedaży większej ilości, powiedzmy już bardziej hurtowej, właśnie od pełnej beczki wzwyż, notował także i imię, nazwisko kupującego oraz adres dostawy, gdzie jego tragarze mieli taką ilość fasoli dostarczyć. I najprawdopodobniej beczka fasoli, w której jest schowany wasz ekwipunek, została dostarczona do niejakiego Diukana Hanettiego, który zamieszkuje w korytarzu u Pandala, 2 godziny drogi od bazaru, 4 drzwi od piekarni oznaczonej podobizną króla Varulusa I. Dobra, mogę przekartkować szybko ze rzeczy, sprawdzić, czy nie sprzedała fasoli temu utraniowi, co nas wytał i próbował nas wrobić zabójstwo. Wiesz co, gdzieś tam kiedyś w okolicach tego balu, w którym braliście udział, wcześniej był tam dokonywany zakup, ale to nie by Jakusowi bezpośrednio, tylko ktoś tam z rodziny Byrejlachów zakupował też fasolę, no ale to chyba nie ma w tym nic dziwnego, skoro fasola to jeden ze składników niektórych dań podawanych na stołach krasnoludzkich, chociażby tej wiekopomnej grochówki. Ten, no jeśli o mnie chodzi, to pewnie nie ma sensu brać tej książki, tylko na przykład, nie wiem, właśnie zostawić ją w kuchni czy coś w tym stylu, żeby, nie wiem, a zapomniałeś sobie zabrać. A czekaj, a mogę zobaczyć, czy tam nie ma jakichś niezbyt takich może powiedzieć w cudzysłowie, to nas powiedzieć, przekrętów finansowych? Czy ty to rozpoznasz? Znasz prawo handlowe, nie wiem, troalu, księgowość albo coś takiego? Bardziej plus minus, miał więcej, sprzedał mniej. No tak to nie mam.
To ewentualnie to raczej... może rzucić na czystą percepcję, ale to interesuje mnie bardzo wysoki wynik, żebyś się zorientował, bo jak nie masz podstaw wiedzowych do tego, to raczej nie będziesz takich rzeczy wiedział. Możemy rzucać, czy przy tym przeglądaniu nie wpadliśmy na coś, ale... Nie, totalnie nie. Wydaje się, że jest jak najbardziej prowadzona rzetelnie. Jest super. Super, super księga. Wzorowo wręcz. Człowiek czysty jak łza. Właściwie dawca... W sumie to nie wiem, co mamy robić. Ja bym w tej właśnie... piwnicy jest jakieś przejście do kanałów, czy nie ma przejścia do kanałów? Była piwnica po prostu. Ale nie wiem, ty nie masz żadnego takiego płaszcza z kapturem i tak dalej? No mam, ale nasz kumpel, wielka skała dwumetrowa, taki kloc 2x2, no jednak jest trochę widoczny, co nie? I jeszcze o białej skórze. No tak, ale jest noc, to ewentualnie możemy go próbować gdzieś ukryć. Chyba, że mówimy ludziom, że to jest posąg, nie wiem, dla króla czy coś. Niech stanie na środku rynku, nie bez ruchu. Kto stanie na środku rynku? Ty. Czemu? Będziesz udawał rzeźbę. Dobra. A my będziemy szukać ekwipunku. Nie no, bo myślimy, bo jak wiesz, no żeby... No bo my się jakoś tam, wiesz, ukryjemy pod płaszczem czy coś, że może nie konkretnie na naszej postaci nie pozna, nie? Ale z tym, z obsydianinem o białej skórze może być ciężko, chyba. Słuchajcie, ja mam pomysł, zrobić jaką kometę parcie. Ja nie mam nosa, co nie? Weźmy ziemniaka, przyklejmy i mitajmy kolor na rzekę tego kamieniowego człowieka, a mu zróbmy skranka. Wtedy nikt go nie rozpozna. Tak umalujemy go, co nie? A on ma malowanie, to jakieś łuski namalować sobie. Pysk. Tylko, że nie ma swoich do malowania ze sobą. No właśnie, to jest jeszcze to. Bo ja miałem wcześniej już taki plan, żeby się zamaskować po prostu, bo ja pisałem, bo czytałem opis w jakimś dodatku, że obsydianie mogą wyglądać podobnie do ludzi. Nie wszyscy mają te takie wysokie głowy obsydiańskie, mój nie ma. Mój ma no taki bardzo ludzki kształt. Więc nawet próbowałem się pomalować jak człowiek, ale wyglądałem jakbym wyjebał się w błoto. Więc bo mi nie wyszło. Czekaj, to jest dobry pomysł, wyjebać się w błoto i udawać, czy jesteś po prostu czarnym obsydianinem. Albo bezdomni jacyś, czy coś, jakieś umrosłać się w błocie. Jak bezdomny? Bezdomny to jest chuty, niski i ledwo żyje, spirytus go utrzymuje przy życiu. A tutaj jest zwrotny chłop 2x2, no to jak ty widziałeś takiego? Jakby ci taki menel poszedł i poprosił o 2 złote, to byś mu dał na pewno 100 byś pokał, żeby poszedł sobie. Przepraszam, panie. Kierowniku, to ostatnia szansa. No to, no i... ja osobiście mogę się tam w miarę ubranko wymarzać w tym błocie, żeby udawać jakiegoś takiego, jakby mnie ktoś miał zobaczyć. Trzeba coś zrobić tutaj. A w sumie to beczki go nie możemy przetransportować beczką? We dwójkę będziemy nieśli jakieś 400 kilo, tak? Mniej więcej nie dacie rady, nie. Za ciężki jest. Nie ma szans, tym bardziej, że ty masz jeszcze ranę na nozę. A nie ma jakichś kółeczek? Przecież jakoś krasnolud musiał to przetransportować. To banda krasnolud. Jego tam wtaszczyło kilku krzepkich tragarzy, to, a i tak się tam nakurwiali przy tym, że co w tej beczce tam jest, nie? To nie jest a beczki nie są takie okrągłe? Że tak można je przesunąć i go tak toczyć? To jest na specjalną okazję w beczkę. Jego jakby stoczyli po schodach, jakby się rozpędził, to on by tam zdemolował pół piwnicy, zanim by się zatrzymał. Rozwaliłby tą beczkę i wszystko dookoła. No nie wiem, możemy iść, a tak się powie, że ktoś na nas patrzy i powie: o, to tam ci co zostali miesiąc temu wyrzuceni z miasta. No nawet nie miesiąc, to kilka dni, nie, to by miało. Ale nie no, jak wiesz, założysz kaptur, usmarujesz se mordę błotem, to może nikt nie będzie chciał ci patrzeć w twarz. Dobra, spoko, możemy popróbować, co? Czekaj, a mam pytanie. A jest tam jakieś futro, czy coś nie ma? No to może futrem okleimy naszego kompana i będzie miał protę. I będzie po prostu wyglądał jak, nie wiem, wysoki krasnolud. No tylko, że to są ewentualnie coś, to już krasnoludzkie ciuchy, to tak średnio na kogokolwiek z was pasujące. Ja mówię o jakiejś futrze, co nie wygląda jak brota. Nie ma futra takiego. No to co? No to wychodzimy po prostu, nie będę mieszał. Okej, okay, to powiedzcie mi, jeżeli opuszczacie już to mieszkanie Flaviusa, Flavinusa, handlarza fasoli, to powiedzcie mi, jakim chcecie sposobem się dostać do korytarza u Pandala, który jest kawał drogi stąd, nie dając się
złapać straży miejskiej. Okej, okay, no to tak, ja osobiście od razu jakbym wyszedł z tego, to tak jak mówiłem, chciałbym się cały upierdzielić w błocie, w sensie twarz, ubranie i tak dalej. Jeśli jest jakiś drąg, jakiś badyl, czy jakaś coś, co może posłużyć jako laskę, to jak najbardziej chętnie, żeby udawać jeszcze chromego jakiegoś ledwo chodzącego. I oczywiście zaciągnięte na łeb, włosy też nasmarować, wszystko ogólnie, no... wybrudzić, wysmażać, jeśli jakieś, nie wiem, odchody zwierzęce są, to też tym się wysmarować, żeby ogólnie jeszcze capiło ode mnie i każdy, kto by podchodził, to od razu brał mnie za jakiegoś, no, typowego zrzęsztoka. O chłopie, dużo ryzykujesz. No, okej, okay, dobra. A reszta? Czy ja mogę pomóc mu w tym i sobie w tym? Czekaj, czy ty chcesz go wcisnąć przy pomocy malowania w odchody? Twarzy? Malowanie no, gówna. Możesz. Myślę, że możesz. Dawaj. Tutaj ci błotek trochę posmaruje i będziesz wyglądał bardziej malowato. Trzy? Ale rzucam tylko D6, więc w sumie tak połowicznie, no, ujebanie go błotem, tak żeby bardzo menelsko tak wyglądał, nie jest trudno. Czemu tak mało masz? Ty masz coś nieustawione chyba tam na tym rolu, bo to nie powinieneś mieć chyba tak nisko. Rany. Plus ma dwie rany. Ale to rany nie ściągają stopnia, a tylko nie masz... wyniku. Dobra, bo ty nie masz, masz tylko sam stopień percepcji, ty dawałeś coś do tej body paintingu, bo ty nie masz w ogóle żadnej rangi w tym, tak jakby. Nie no, dawałem coś chyba na początku, tylko, nie masz tylko z percepcji, nie masz nic więcej dane do tego skilla. 3, 2, 3, masz 6. Czekaj, bo kliknąłem jeden do góry i mi nagle wrzuciło szóstą rangę. Aha, no to od razu coś innego. To miałeś piątą rangę, tak? To rzuci, że musisz rzucić jeszcze raz. Teraz wyskakuje jeden. Jeszcze raz. No fajnie. Fajnie. 3 i 1 wyrzucił, nie? Lepiej, wiesz co? No ale to jest wystarczające, żeby tam artystycznie okaleczyć siebie i... Żeby był... Głównie o to, żeby był nierozpoznawalny. O to mi chodziło. Artystycznie okaleczyłeś siebie i swojego kolegę z drużyny. Co jest wystarczające do tego, żeby wyglądać okropnie jak jakieś faktycznie oprychy bądź ostatnie zaplute moczy mordy. I udajecie się w mrok nocy w przepastne korytarze tego wielkiego Kaeru dotrzeć do korytarza u Pandala i do mieszkania Diukana Hanettiego, który zamieszkuje w domu, który jest czwartymi drzwiami od piekarni oznaczonej podobizną króla Valurusa I. Żeby uniknąć straży, potencjalny kontakt ze straży, by potrzebował od was jakiej rzuty na przekradanie się. Jeżeli nie macie, to na dexterity ewentualnie. Dobra, ale pytanie brzmi jednak, jak wyjdziemy z domu, to nie będziemy wyczuwalni dla naszego gospodarza. D4 minus 1 równa się 2. Tutaj 3 minus 1, 2. Proszę. Ten 9 i 6. Okej, więc tak, jesteście gdzieś prawdopodobnie w połowie drogi do miejsca przeznaczenia, kiedy niestety nie udało wam się przekraść odpowiednio szybko i wpadacie na patrol straży, trzech strażników uzbrojonych podobnie jak ci, z którymi mieliście do czynienia, kiedy padli do tej bójki w zaułku, kiedy tłukliście się z obstawą ludzi, znaczy krasnoludów z domu Raven. I zatrzymują was tam w takiej ciemnej uliczce, przyświecając sobie lampą, która oświetla wasze obdarte ciuchy i hola hola, co ty tak spacerujecie po nocy? Nie wiecie, że nie wolno się szwendać? Co wy tu robicie? Słuchaj, odwracam się do naszego Malachita i mówię, używaj swojego najlepszego daru. Uwidź ich jak tylko też ratę. Ja tak patrzę na niego i mam takie, kurwa, może innym razem? Na razie to... Tony gówne. Uwidź ich. A, my. Chcę powiedzieć... szukamy jakiejś taniej tawerny, jak można, raczej ciężka podróż za nami. Szukamy jakiejś taniej tawerny, gdzie moglibyśmy się przenocować. Wiecie panowie, gdzie, w którą stronę można byłoby znaleźć takie miejsce?
Rzuć mi na, nie wiem, na jakieś oszukiwanie. Konwersacje? Coś takiego, no. Ue, słówka. On tak. Mówiłem, uwiedź go, być może byśmy mieli jednego towarzysza więcej. Tak. Jak myślisz? Duck się pyta swojego jednego z współtowarzyszy. Przydałaby się wam, kurwa, jakaś balia i ciepła kąpiel, a nie jakaś najtańsza. Skąd byście wyleźli? Z jakiegoś rynsztoka? Precz mi stąd, obdartusy, żebym was tu na ulicy nie widział, bo spędzicie noc w lochu zamiast w tawernie. Spierdalać mi stąd, już. Już, już. Ale nie możemy wtedy wejść na tą ulicę, czy musimy jakoś go tak przygadać, żeby nam pozwolił iść dalej? Nie każę wam spierdalać, bo was aresztują. To spierdalamy w tą stronę, co ten. Tak. Okrężną drogą. Co mamy iść szybko? Tylko wiesz, tam groźnie się na was patrzą i tak tupią na was, żebyście wiesz. Ja tak szybko, opierając się o jakiś drąg znaleziony na ten, tak niby kalecząc schodzenie, spierdalam. No ten, akurat Linzo nie musi kaleczyć, bo noga cały czas go napierdala, więc ten. No. Znaczy, ja bym uszył psychiki i bym z nimi porozmawiał, jak tak psychiatra z strażnikiem, co nie? Ale... Zostaw swoje psychiczne podejście na później. Oparcie. Jeszcze będzie okazja, na pewno. To cię... Serc dotyka, przyjacielu. Ciężkie idziemy dalej. Czasy, patologiczne sytuacje w mieście. Ale to chyba coś u ciebie w domu sprawia, że masz problem. Tak, problemy z ojcem na pewno. Znowu będzie, że tatuś go bił w dzieciństwie, czy jakoś tak. Dobra. Idziemy dalej. Tak, jak idziemy potłuczeni. Dalej. Mijają kolejna jakaś godzina i docieracie w końcu w umówione miejsce. Znajdujecie... rzeczoną piekarnię. Od razu wasze nozdrza uderza zapach pieczonego, świeżego pieczywa, bułek, chlebków i innych pyszności na widok, czy też na zapach, których robi wam się ślinianki, zaczynają produkować zmożone ilości śliny, a w brzuchu zaczyna wam znowu burczeć, ponieważ mimo wszystko, że tam podjęliście coś u tego krasnoluda w chałupce, to nie było tego jakoś wyjątkowo dużo i po prostu... Ten stres mijający mamy całego jakieś... tego dnia daje wam się znowu we znaki i potęguje uczucie łaknienia. Kiedy tylko weszliście w obręb tutaj tych zapachów piekarni roznoszących się w koło, z tego co pamiętacie, mieliście szukać czwartych drzwi od piekarni ozdobionych podobizną Varulusa I, czyli pierwszego króla Troalug z dynastii Avelusów. Teraz panuje Varulus III. Co robicie? Ja osobiście tak... Poszukawczy. No, znaczy do drzwi to myślę, że czwarte znajdziemy, to aż tak myślę, że bardzo nie będzie problem znaleźć. No chyba, że rzucimy na jeden i zaczniemy liczyć od drugiej strony. No chyba, że. Ja bym ewentualnie, jeśli mam jakieś warstwy jeszcze tego błota i odchodów na sobie, to tak ewentualnie jest tak zedrzeć. Niekoniecznie jakoś zmywać, tylko tak, żeby nie było mega rzucające się w oczy, jakbyśmy kogoś tam spotkali wewnątrz już, jak nie schodzimy z ulicy. Mhm. Pewnie tych drzwi szukał. Ja, żeby nie rzucam się w oczy, siadam obok tego i patrzę, czy mam ze sobą jakieś pieniądze? No jakiś tam mieszek tam delikatny z tym możesz mieć, ale jakbyś miał jakiejś większej ilości gotówki, to musiałbyś to ewentualnie tam w tej beczce z ekwipunkiem, bo po prostu to się by nie mieściło z tobą. Dobra, ale jakiegoś drobniaka na ten... Na bułkę bym znalazł, tak? No. Ale wchodzę. Po co jak włamujemy się do piekarni? Znaczy piekarnia to jest, wiesz, to są ich godziny nocne pracy, kiedy oni wypiekają... A, dobra. ...pieczywo dla... Zapomniałem, że to... Nie jest ten. Dobra, to jak nie, to tylko ja nie będę się włamywał. To nie są, nie włamujemy się do piekarni, tylko są czwarte drzwi od piekarni chyba. Tak, tak. Dobra, no to jest obok. No to ja siadam trochę dalej, żeby czuć zapachy, żeby nie czuć zapachów, znaczy się. I tak patrzę, mówię, jak będzie coś się działo, to wołajcie, albo jak tu będzie się działo, ja będę wołał, będziemy jakoś rozpraszać ewentualne problemy z dwóch stron. Wy wchodźcie, bo ja jestem słaby w skradaniu się.
Ja tak się mogę się tak popatrzę, tylko się z politowaniem i tak kiwnę głową, kręcąc przy okazji. Ja podchodzę i mówię, że w moim kraju są menele, które podchodzą i mówią o proszę kierowniku, czy poratujesz półką i mówię, że jak jesteś głodny, to możesz sam powiedzieć piekarzowi. Może coś ci odpali jedną półeczkę tam. Gdy to akurat mówisz swojemu towarzyszowi, widzicie, jak z drzwi piekarni wychodzi jakiś krasnolud, bocznych drzwi piekarni i on wyrzuca do jakichś takich specjalnych koszy stojących przy ścianach jakieś chyba, nie wiem, jakieś pieczywo. Półki? Potem po opróżnieniu tych swoich koszy zabiera się z powrotem i ten wchodzi do piekarni zamykając za sobą drzwi. Czy, jaki to był sens tego, bo ja nie wiem. Zakalec. Idę zobaczyć. To są jakieś zakalce i poprzypalane bułki pewnie, tak? To są, tak, między innymi zakalce, no. Poprzypalane pieczywo, ale także jakieś takie, może wczorajsze, jakieś ostatki, które już takie no czerstwe, są już takie czerstwe, suche. Ej, tak, jestem głodny, więc szukam czegokolwiek, co wygląda smacznie, może jakiś, wiesz, takich bardziej pączków, czy czegoś takiego, jak jest i... Nie, to raczej jakieś bułki i chleby. No to dobra, to samych bułek sobie zjadam trochę. Okej. Okay. Dobra. No to dobra, to jak? Możemy wejść przez drzwi lub skradać się przez ścianę i wejść oknem, tak? Ale gdzie do tego, ale ty do piekarni chcesz się pomywać? Nie, do tego typa, co ma naszą broń i fasolę. No to nie jest w tym miejscu, na razie jesteście koło piekarni. A, no to spoko, no to podchodzimy do tych czwartych drzwi. Okej. Okay. Czy nie ogarniam, o co chodzi? Ty chyba nie ogarniasz już. Za dużo błota w nosie chyba się znalazło. W każdym razie, znajdujecie owe czwarte drzwi od piekarni. Jest to nieco bardziej okazała rezydencja od tej, której piwnicy się wcześniej znaleźliście. Na drzwiach widnieje tabliczka, gdzie jest napisane po troalsku Dukan Hanetti, dostawca ziaren dla rodu Jureiven. Domostwo z zewnątrz wygląda na ciche i pogrążone we śnie. Nie ma tutaj jakichś światełek w oknach i tego typu rzeczy, więc prawdopodobnie mieszkańcy, podobnie jak mieszkańcy tej domu Flaviusa, sprzedawcy fasoli, pogrożeni są aktualnie we śnie. Możemy próbować się przy drzwi, czy musimy przez okno się wkraść tam? No myślę, że możecie raczej przez drzwi próbować, prędzej niż przez okno. No Malachi przez okno się nie wciśnie, nie? Ale ja powiedziałem, że ja nie wchodzę, bo ja się nie zakradam, bo jestem potężnym, ciężkim, mało zwinnym typkiem, więc ja będę czekał przy piekarni. Okej. Okay. Więc to tej dwójce zostawiam. No co ja tam, komunikując głową, rękami, szeptając ewentualnie tam, że powoli wchodzimy, że niech on idzie przodem, a ja będę ewentualnie ubezpieczał. Dobra, to musimy drzwi otworzyć. Jakie masz umiejętności na otwieranie zamków? Żadne. Oprócz czystego deksa. Dobra, to używam mojej umiejętności otwierania zamków, żeby otworzyć zamek. Proszę cię bardzo. O, niebieskie to są. Wiesz to znaczy? Co, że przerzut miałeś. Więc klękasz tam przy tym drzwi zamku, grzebiesz tam sztylecikiem, gdzieś tam próbujesz przestawiać te zapadki. Następuje lekkie takie szczęknięcie ciche i faktycznie słyszysz, jak drzwi, znaczy zamek ustępuje i macie możliwość wejścia do środka. Dobra, spoko, wchodzimy. Używać zakratania się, przekratania się? Oczywiście. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja mam na deksa rzucać? Oczywiście, no jeśli wchodzisz z nim, to tak. No pewnie tak. Mam 8, nie wiem, wypierdalam się przy wejściu do drzwi, czy daję radę? Dajecie radę. Wkradacie się do środka, widzicie już z wejścia, że rozkład domostwa jest podobny do tego, jakim byliście wcześniej, do domostwa Flavinusa, tylko jest nieco większe, tak ze dwa razy na oko. Dosyć sprawnie, mimo panujących ciemności, Way kieruje cię do kuchni, gdzie docieracie w pobliże klapy do piwnicy, w której zapewne, podobnie jak i wy się znaleźliście wcześniej, znajduje się beczka z fasolą, która nie jest faktycznie beczką z fasolą. Jednakże, kiedy docieracie do tej klapy, widzicie, że w piwnicy najprawdopodobniej pali się jakieś światło, ponieważ jakiś poblask przez szczeliny w klapie się do was przedostaje do waszych oczu i dociera do waszych uszu jakiś chrapliwy głos, który tłumaczy
coś komuś z jakimś silnym, ale bardzo obco brzmiącym akcentem. Grube drewno tłumi słowa, ale słyszycie z tego, co z tych przytłumionych zdań dociera do waszych uszu, że kilkukrotnie powtórzyło się słowo Varulus. Co robicie? Nie brzmi dobrze. Się bije z różnymi myślami. Ogólnie tutaj w kuchni żadnych specjalnych sprzętów nie widać, tak? No, podobne wyposażenie jak i w tamtej kuchni, nie? Może nieco takie lepszej, bogatsze, nieco lepszej jakości. Myślę się, że raczej pod broń tam większą od sztyletu czy noża nie sięgnie się. Nie, wszystko by było raczej podobnych gabarytów. Tak patrzę się wymownie na Linzo, co o tym myśli. Co robimy? To tak, o, możemy zabrać broń i podłożyć okień i sobie pójść. Tylko na pewno ktoś tam jest w tym momencie, więc ciężko będzie tam, wiesz, wbijamy, zabieramy peczkę. No ciężko będzie. Nie, bo oni są w kuchni, tak? A my musimy do piwnicy iść. Nie, oni są w piwnicy. Ktoś jest w piwnicy. Dobra, piwnicy. A pytanie, ktoś inny jest w domu, czy tylko w piwnicy ktoś jest? Prawdopodobnie, no. To pytanie, jest tam kanalizacja, czy nie ma kanalizacji? No tu w kuchni nie ma. Zgaduję, że technologii gazowej jeszcze nie mają, tak? Myślę, że nie. Jest technologia paleniskowa. O, to jest świetne. Możemy zamknąć klapę, zawołać naszego Malachita, żeby usiadł i zrobić czat i wszystkich, tak może powiedzieć, w cudzysłowie otrujemy. Tylko, że Malachit został kawałek dalej przy piekarni. To nie ma rzeczy. Ktoś, który jest cięższy, postanie tam chwilę i idzie Malachit i siądzie i będzie siedział. A my tylko ognisko rozpalimy i będziemy rozprowadzać ten czat, żeby potruli się tam i stracili przytomność. Tylko na pewno zaciągnie strażników i to jest problem, bo zacznie się pożar i wszyscy będą zaalarmowani. Ale jaki pożar? Mi chodzi o w kominku rozpalić, co nie? Ale tam jak nie doprowadzisz taki czat do piwnicy jeszcze? Do piwnicy. Nie mają takich jakichś rurek kanalizacyjnych czy coś? No, myślę, że... Myślę, że nie. Dobra, zjemy fasolę i napuścimy pąków. Też coś. No dobra, to szybka decyzja, panowie. Co robicie? Ja bym ewentualnie tak delikatnie, minimalnie uchylił ten włas. Czy da się zerknąć, kto tam się znajduje, bo domyślam się, że to może być jakiś obcy akcent, ewentualnie może jakiś ork albo coś w tym stylu, ale... Albo jakiś właśnie ten handlarz. No to uchylaj. No, nie wiem, na deksa czy na coś rzucać? Na spostrzegawczość. Okej. Okay. Masz... O, dobra. Mam 10. O, panie! Więc tak, delikatnie, jak naprawdę zręcznie, jakby to robił najprzedniejszy złodziej, pytasz za to kółko żelazne, które tam służy do odwodzenia tej klapy od podłogi, delikatnie ją podnosisz i patrzysz się w tam, co się dzieje i widzisz taki oto widok. Na beczce tyłem do schodów siedzi ork. Oliwkowa skóra i tatuaże nie pozwalają go pomylić go z nikim innym. To jest Urrus. Mhm. I okazuje się, że potrafi mówić, ponieważ ten chrapliwy, obco brzmiący głos należy do niego. Peroruje coś grupce 5 młodych, krasnoludzkich mężczyzn, którzy siedzą naprzeciwko niego, zapatrzeni prawie że jak w obrazek. Z tego, co teraz rozumiesz, ork wykłada im, jaką rolę odegrają w nadchodzącym zamachu na króla Valurusa III. W tym momencie do kuchni chodzi gruby krasnolud, ubrany w nocną koszulę, szlafmyce i w jednej ręce z kagankiem, a w drugiej z jakimś zwitkiem papierów. Na wasz widok na chwilę staje jak oniemiały, a potem zaczyna krzyczeć: złodzieje! Bandyci! Bandyci! I rzuca papiery na podłogę, doskakuje do kuchni i ściąga ze stojaka z nożami jakiś tasak do mięsa. Ja wam pokażę, bandyci! W tym momencie widzisz, jak Urrus błyskawicznie, jak kot zwinnie, przekręca się na tej beczce i spogląda się w górę i wasze spojrzenia się spotykają. Ork uśmiecha się w obrzydliwie złowieszczym uśmiechu i rzuca coś do krasnoludów, którzy momentalnie sięgają do pochew ze sztyletami i rzucają się biegiem
w kierunku schodów wiodących do klapy na górę. Co robicie? Jasne. Ja bym zrobił mam tak. Mam pytanie, mogę rzucić? Mów. No, mów. Nie, ja mi się wydaje, że jakąś szawę rzucić, żeby mieć przynajmniej czas, żeby pospyć jednego, a potem drugimi się zająć. Na klapę, co nie? Znaczy, ja ogólnie, ja bym stawał na tej klapie. Znaczy, nie wiem, czy ja jestem cięższy od ciebie, czy nie. I ewentualnie, żeby zawołać Malachita. No, tylko zanim on przybiegnie, to skatuję, że miną dwie rundy. Lub jedne. No nie wiem właśnie, czy spieprzamy. Nie ma tam jakiejś szafy, czy coś. Nie wiem, to takie kółeczko jest, co nie? No. Wiem, można jakąś tam szczotkę wsadzić pomiędzy kółeczko, a tam tym... Właśnie, tym, żeby... Wiecie, jak w drzwiach chodzi. Zablokować taką... jakoś. No. Tylko, że tam nie ma drugą za bardzo... Drugą stronę to się otwiera. To się otwiera, kółko jest z jednej strony, a zawiasy takiego samego co po drugiej stronie, to się otwiera, tak odchyla się do góry, nie? I nie ma tam takiego skodla, tak, tylko, że... którym dałoby się zablokować, więc jak nawet przełożysz kij od szczotki teoretycznie przez to nie zablokuje podniesienia klapy, nie? Nie, czekaj, to się otwiera od zewnątrz czy od do środka? Do góry, tak podnosząc. Do góry. No to sama szczotka powinna pomóc, bo wiesz, możesz no tworzyć całkowicie. Nie. Nie zblokuje się, bo jak masz zawias na zewnątrz i podnosisz do góry, to jeśli jest to koluszko takie, przez które wsadzisz ten drąg, powiedzmy, to gdybyś chciał pociągnąć w dół, to cię by zablokowało. Ale do góry to nic nie będzie blokować. Ale górę też, bo byś musiał połamać szczotkę. No nie, bo tam właśnie nie ma takiego, blokuje. Tam powinno być wtedy jeszcze jakieś drugie kółko, przez które przepchnąłbyś taką blokadę, a tam na zewnątrz jeszcze jakieś takie, poza tym w ogóle... Ale czekaj, bo tak nie ma takiej się, konstrukcyjnej nie, jeśli... potrzeby, nie? Ale nie o to chodzi, popatrzcie na to, otwiera się do góry i jeśli szczotka jest większa od drzwi, w takim razie musi zahaczać o podłogę. Więc jak się otwiera, to widzisz, Nie. Ona się otwiera, ale zawias jest od naszej strony. Nie od tak. I to poluszko jest od naszej strony. Dobra, ale tu nie o to chodzi. Jak szczotka stanęła pionowo, jak na początku musisz podnieść, musisz połamać szczotkę, żeby otworzyć klapę. Ale szczotka się nie połamie, bo jak ją położysz na tym, to klapa ją podniesie i ona po prostu się podniesie razem z klapą. A od dołu jakbyśmy wsadzili, to też nie podziała. Nie, bo jako, żeby otworzyć drzwi, to musiało być tak, że szczotka byłaby krótsza od drzwi. Nie wiem, czy nie rozumiecie, o co mi chodzi. Nie musiałaby nie da być. Się, bo technicznie musiałbyś mieć dwa punkty, że tak powiem, zaczepienia, dwa punkty gdyby blokowania. O coś żeby... jeszcze się blokowało, tak. To jasne, ale tutaj jest po prostu klapa, jak powiedzmy, no nie wiem, na środku pomieszczenia, nie? To jest po prostu taka w ziemi klapa, więc nawet jeśli szczotka da 2 metry, wystaje z jednej, z drugiej strony na pół metra, to ona się o nich nie zablokuje, więc podniesie się i spadnie po prostu pionowo razem z klapą, nie? A dobra, bo wychodzicie, że... dobra, bo wy myślicie, że mi chodzi o w poprzech, ale mi chodzi o wzdłuż drzwi, czy nie wzdłuż, w poprzek, ale, wzdłuż drzwi. Ale to wzdłuż czy w poprzek? W drugą stronę. Wzdłuż czy poprzek nie masz o co jej w innym miejscu zablokować. To by trzeba było co najwyżej o sufit. Ale to jakby nie ma takiej wielkiej szczotki, żeby no właśnie, o to chodzi, że o to chodzi, żeby ciężko by było coś. No ewentualnie ja mogę stanąć na tym, nie? I jeśli będzie ktoś chciał. To tak o. Bo ktoś chciał będzie, to ja tak wiesz. To, że jak w ziemi, ale nie jestem za ciężki. Ale wam chodzi o to, że jak się otwiera na przykład drzwi, co nie, to myślicie, że ja mówię tak, jak się otwiera w poprzek, nie tam gdzie są zawiasy, tylko tam gdzie są obok tych potłoki, co nie? O to wam chodzi? Że się otwierają, że szczotka się otwiera razem z drzwiami. No tak. A mi chodzi, że się że szczotka jest położona pomiędzy tym kółkiem, tylko że tak w poprzek drzwi, tak tam gdzie są zawiasy. Ale to nie zablokuje. No nie jestem w stanie ci nie jestem w stanie ci tego wytłumaczyć, Piotrek, bo wydaje mi się, że ty nie rozumiesz zasady działania tej klapy. Tam jest tylko uchwyt, który służy do podnoszenia, jak ale się schylisz. Ja chyba rozumiem, o co mu chodzi. I to narysuję, czekaj, szybko. Patrz. Narysuj. Masz... O, panie. Zapomniałem, że nie umiem rysować na tym. Załóżmy, że masz... Czy ja to mogę zetrzeć? Zaznaczasz i usuwasz. Masz tu klapę, co nie? A ty to rysujesz, powiedz mi. No rolu rysuję. Tutaj, powiedzmy, to coś, to jest uchwyt, co nie? No. Się chyba wyci... Więc... No tu po lewej są... chce, żeby szczotka została wsadzona... Nie, nie widzę. Żeby szczotka była...
mniej więcej tak wsadzona, tak, że jeśli tą stronę się to podniesie, co nie? No. Ona się podniesie, to tutaj szczotka pójdzie do dołu i zablokuje i będzie trzymała, co nie? No nie będzie trzymała, bo jeżeli się końcówką tą z lewej strony tego rysunku zaprze o podłogę, to ona zacznie się wypychać przez to kółko do góry i ona będzie tak. Po prostu razem z klapą stawała w pionie, więc to nie jest żadna blokada. Tam nie ma blokady po prostu. Musiała być jeszcze jeden punkt zaparcia albo przełożenia, jakby było po drugiej stronie tej klapy jeszcze drugie kółko, którego nie ma, bo to... nie jest potrzebne. Po to wychodzi, jakbyś miał taką mopa, czy tam szczotkę, co nie, która wygląda jak taką tę i byś zaparł ją o drzwi, takie typowo, co są klamka. Klamka idzie w tył ale i klamka, się zahacza w pewnym momencie. Masz dwa punkty podparcia. Ale klamka, tak, ale klamka się przekręca, a natomiast tutaj kółko służy tylko do podnoszenia, ono działa góra-dół, czy wsadzisz coś w to kółko, czy nie, to nie ma znaczenia, bo... Nie zaprzesz o nie coś co, tak dobrze jak o klamkę. Jak się mówię, jak się o co ci chodzi, ale to nie przejdzie. Czekaj, czy ja mogę na tej warstwie rysować, bo jak ty, ona będzie szła do góry, w tą stronę będzie szła klapa, to szczotka w kółku będzie miała luz i ona będzie się tą końcówką przesuwała w tą stronę. I ona będzie, i to kółko będzie się przesuwało jakby w dół tej szczotki, a ona będzie coraz bardziej stawała razem z klapą do piodu i to fizycznie nie jest możliwe do zablokowania. I wiesz, nawet jeśli byś tak nastawił, że powiedzmy krajem tak, żeby to tak nabić, żeby teoretycznie blokowało się, to jak oni raz walną o to, no to się to już jakby wyskoczy z tego zablokowania i później spokojnie sobie przejdzie. Tu zaraz za tym musiałaby być ściana, której nie ma, bo jest pusta przestrzeń, płaska dalej podłoga i tu jest dalej płaska podłoga. Ewentualnie gdyby tu było jeszcze jakiś kółko, którego też nie ma, bo nie ma takiej potrzeby konstrukcyjnej, to mógłbyś przeciągnąć tą szczotkę przez to kółko i wtedy w dwóch miejscach byłby punkt blokady i dopóki by dużej siły nie użyli, no to by klapa nie przełamała tej szczotki, a w tym momencie jak tej szczotki byś nie użył, to nie masz szans tej klapy zablokować na dłużej niż pół sekundy. Więc tylko stanięcie jakimś ciężarem po prostu w miejscu sprawi, że od dołu będzie trudniej tą klapę podnieść, albo chyba, że tam ileś siły w to włożą naraz, nie? A są, nie wiem, stół taki ciężki, żeby przewrócić na tą klapę? Stół w kuchni oczywiście jest. Możesz próbować przewrócić stół. Tylko, że to na siłę pysz. Test siły musiałbyś użyć, żeby przewalić stół. Czy tam przesunąć nawet stół, nawet nie trzeba go nie przewracać, tylko go postawić na tej klapie, nie? A jeśli byśmy to razem robili, to... To wspólny test, tylko najpierw musimy rzucić na inicjatywę. I tak. Na inicjatywę musimy rzucić, czego to się nie zaznacza. O Boże! Hołej, ty no Lizo, tragiczna inicjatywa. Dobra, to ja sobie to zapiszę, że Way na razie pierwszy. Ja jeszcze zwrócę za swoich tutaj ziomków. Piskowcy, dobra. 16. No niestety. Dobra, pierwsi są spiskowcy, drugi jest Way, trzeci jest Lizo. No to w sumie jeszcze jest 9, Urus, Wej i Linzo. Dobra. Ale i tak przynajmniej w tej chwili macie zaskoczenie w stosunku do spiskowców w piwnicy, więc działacie przed nimi. Natomiast krasnolud dopada do Tasaka i rzuca się z Tasakiem na Linzo, który stał bliżej niego. Więc teraz rzucę za krasnoluda w kuchni. 6. Jest. Trafił? Jest. Czy nie trafił? Czekaj, po ile ja mam? To chodzi o... Physical defense. I to mam w core, czy w czym? W kombacie. W kombacie masz. Masz drugi wiersz i zaraz defense, physical, ile masz? 10 mam. No to nie trafił. Złapał za tasak i złodzieje, bandyci! I machnął ci tak przed nosem tasakiem. Wiesz, odsunąłeś się, tak? No i teraz możecie działać we dwóch. Więc... No ja bym był za tym, żeby ciepnąć ten stół na ten i najwyżej później spieprzać. Dobra, to rzućcie mi test siły obaj. Okej, dobra, łapiecie ten stół, przesuwacie go ciężkiego na klapę, która w tym momencie uderza w nogi od stołu,
i tak stół podskakuje na chwilę. No macie chwilę odsapnięcia. Co teraz robicie? To coś możemy jeszcze robić, nie słyszeliśmy. Znaczy, znowu ten, znowu krasnolud cię atakuje teraz, ty ludzie. No, osobiście bym raczej był za spieprzaniem. 18. 10 miał. A kogo atakuje? No ciebie. Kurwa. Masz jakieś uniki albo coś takiego? Czekaj. Void blow, czy coś, nie wiem. Nie masz unikania ciosu albo coś? Nie, nie. Czy masz unikanie ciosu? Skilla, przewidywanie ciosów, mam przewidywanie ciosów. Nie, przewidywanie to jak wygrywasz, jak wygrywasz inicjatywę, czyli jak jesteś pierwszy, to możesz tego używać. Natomiast ten... Mogę uczyć rozmowy i się spytać, czemu chce mnie uderzyć. Nie, tutaj wchodzi w grę tylko, czy masz unikanie ciosu ewentualnie. No, no bo nie, nic nie masz. No to miałeś 10, czyli wchodzi z jednym sukcesem. Tutaj ci wejdzie 8 obrażeń i pancerz fizyczny. Pancerz fizyczny to jest... Które tutaj? Armor physical, ile masz? A, 5. No to wchodzi ci 3 obrażenia. Czyli... A nie, bo ty nie masz tego armora na sobie, bo już zostawiłeś go w tym. Czyli jesteś bez armora. Wchodzi ci ten... Wchodzi ci 8 obrażeń. Jak jestem bez armora, to wymyślaliśmy zbroję i weszliśmy na kolasa? Powiedzieli wam w ubraniach po prostu, bez zbroi i bez uzbrojenia, bo zostało w beczce, która jest w piwnicy na dole. A czekaj, ja przecież miałem zwykłą skórzaną zbroję, jeśli się nie mylę. To też kazałeś ściągnąć? Tak, no byś się nie wcisnął do beczki inaczej. No więc zostajesz 8 obrażeń w tym momencie, trafia cię tasakiem, boleśnie rozcinając ci ubranie, robiąc ci krwawą pręgę na plecach. A masz! Złodzieju. W tym momencie klapa bardzo dużo mocniej podskakuje tak do góry. Dobra, mogę skoczyć na klapę, jak będzie moja runda. Możesz. Znaczy teraz jest Wej. Ja się właśnie biję z myślami, czy drzeć się po Malachita, czy po prostu... Wydarcie mordy jest free akcją, więc możesz jeszcze coś robić w tym. No pewnie bym zadarł mordę, że spiskowcy są tutaj, że zamach na króla planują. Tak bym zadarł się, że jeśli ktoś ewentualnie usłyszy, to niech usłyszy. I głównie, żeby wiedział o tym Malachit, że to jest nasz głos. Mm-hmm. No i ewentualnie co? Kurde, właśnie, jeśli chciałbym obezwładnić tego krasnoluda, to pewnie to... Obezwładnić? Nie wiem. W grappling musiałbyś wejść w takim razie, już ci powiem. To będzie combat options attack. Możesz zaatakować, żeby go powalić, wtedy nie zadajesz obrażeń, tylko po prostu oszołamiasz go. Możesz... Grappling. Chwytana postać nie może się ruszać i brać akcji, ale może się tylko ewentualnie uwalniać. Żeby zrobić grappling, musisz test walki wręcz wykonać przeciwko, albo siły przeciwko walce wręcz, znaczy przeciwko wartości walki wręcz, znaczy żeby się wykonujesz test walki wręcz lub siły, a żeby się uwolnić, ofiara musi wykonać test o trudności twojego wyniku ataku. Jeśli chodzi o test walki wręcz, to jeśli chodzi o taki talent, no to nie mam nic takiego, a siły to mam 5, to nie wiem, czy jest sens w ogóle coś takiego robić. Zawsze możesz spróbować, nie? Co ci szkodzi, tylko tyle, że zmarnujesz akcję, jak ci się nie uda. To chodzi, to właśnie nie wiem, czy już nie lepiej machnąć tym nożem w niego, czy... Zresztą dobra, spróbuję go obezwładnić, a nóż... No to rzuć mi na siłę... A strength, o to mam 6, wow. 8. No to teraz ja rzucę, czy my mamy tu w skillach, nie mamy, to teraz ja rzucę na siłę, czy ja się uwolnię. No nie uwolniłem się, więc doskakujesz do krasnoluda i łapiesz go. Nie wiem, czy za ręce, czy łapiesz go w pół, obejmujesz go i trzymasz go w swoim uścisku, nie ruchamiasz go, nie może atakować Linzo. W tym momencie, Linzo, masz okazję coś robić. Co robisz? Wydarłeś oczywiście się, że spiskowcy coś tam o zamachu na króla i Malachicie gdzieś tam z daleka od strony domu, do którego poszli Linzo z Wejem, dobiegają cię właśnie jakieś takie ledwo słyszalne krzyki, które stawiają cię w, tak powiem, alarmują twoją osobę, więc co robisz teraz? No i co robi Linzo? Znaczy czekam, masz ten coś robi, a potem ja. Znaczy ty jesteś pierwszy, no bo Malachit dopiero ewentualnie może się próbować włączyć do tej akcji, ale to zajmie mu
co najmniej jedną turę. Czekajcie, bo mnie tutaj zlagowało trochę tego Discorda. Jeszcze raz. Wychodzę do mnie? Nie. Ja ogólnie darłem mordę spiskowcy, zamach na króla. I tak ogólnie no, możesz dosłyszeć, że z tego, skąd to było darcie. Dobra, podbiegam. Napierdalam w drzwi piekarni. Piekarni? Bo ja gdzie jest? Bo ja tam jestem. Dalej, obok. Pukam i krzyczę. Pomocy! Ratunku! Biją się jatka, zamachowcy! No okej, okay, jesteś pewien, że to dobry pomysł? Kurwa, jesteście, nie jestem w ogóle... Jesteście skazańcami, którym grozi śmierć, jeżeli zostaniecie złapani na tym, że znaleźliście z powrotem w Królestwie Troalu, kiedy... Kurwa, macie napierdalam. Wygnali, nie? Napierdalam? Dzida. Już mam takie, o kurwa, też wiem, biegnę do nich. Dobra, to w następnej rundzie to... Biegniesz, tak? Tak, biegnę do nich. Jeszcze rzuć mi na first impression, czy zrobiłeś wrażenie w ogóle na piekarzach. Moment. Że nie wezmą się za jakiegoś panego... Tak, za jakiegoś wariata, który tam się jaja sobie z nich robi po nocy. A na co on rzuca? Na aktorstwo czy na co? Pierwsze wrażenie. Okej, dobra, rzuciłeś. Tak, biegniesz do domu. W następnej rundzie do tego dobiegniesz. Co teraz robicie? Stół... Coraz wyżej podskakuje, już tam wiesz, deski. Dobra, wskakuję na niego, żeby... Podtrzymujące z których zbudowana jest ta klapa, zaczynają coraz bardziej trzeszczeć pod naporem ciosów, próbujących ją wyrwać tam z tego. Krasnolud próbuje się po raz kolejny wyrwać z uścisku Veja. 4, ale niestety mu to nie wychodzi. Puść mnie, ty! Bandyto! Pomocy! Zżyje się. Ja mu powiem... Jesteś pewien, że chcesz kryć spiskowców na życie króla? Może sam do nich należysz? Oko Troalu się o wszystkim dowie. Rzuć mi na charyzmę, jak nie masz jakiegoś zastraszania i innych takich rzeczy. Pierwsze wrażenie mam tylko. No to może rzucić na pierwsze wrażenie. Ha! I to jest talent, to palę karmu. Rzuciłeś? Weszła. 10. I tak dobrze jak na Menela. 10. Wiesz co? Zadziałało tyle, że chyba dałeś mu coś do myślenia, bo zwiotczał ci w twoim uścisku. Więc chyba zastanawia się nad tym, co do niego powiedziałeś. W tym momencie, Linzo, możesz ty coś działać. Dobra, ja wskakuję na klapę i używam psychiki i to na nich mówię, po co jest ta w ogóle pójka, po co chcecie opalić króla, to nie ma sensu. Wystarczy pozbyć się swoich uczuciowych depresji, uczuciowych zwad i będziecie wolni, będziecie szczęśliwi. Czy to nie jest lepsze niż opalenie króla? Rzuć mi. Chyba mi zostaje wtedy ostatnia karma i jeszcze... No, niestety nie. Chyba nie dociera do nich to co mówisz. No, znaczy, sprawiłeś na pewno, że mocniej stół przywarł do tej podskakującej klapy, więc dałeś swoim towarzyszom trochę więcej czasu. W tym momencie, Marachid, stajesz w drzwiach. Widzisz niecodzienną sytuację. Oto na klapie od podłogi stoi, podskakującej klapie od podłogi stoi stół, na którym właśnie też przykucnął Linzo, który widzisz, że jest, nosi na swoim ciele świeżą ranę na ubraniu, rozcięcie, a po swojej lewej widzisz Weya, który trzyma krasnoluda w nocnej koszuli, szlafmycy i z tasakiem w ręku. Co robisz? Pomóż dla Weya, ja ich przytrzymam. I jako, że jestem cięższy, chcę podbiec, usiąść na stole, dać dla Linzo mój nóż, mówię, zrób coś z tym, siadam, jak tu coś podskakuje, ja to przetrzymam, jestem cięższy od ciebie parę razy. I nie wiem, czekaj, jak wysoki jest sufit tutaj? No taki, że ledwo się mieścisz. Okej, okay. To może sobie oczekiwać. To, klękam na stole, zapieram się do góry, wiesz, żeby stworzyć taki, żeby ze mnie zrobiła się taka kolumna pod tym i staram się ich trzymać, wiesz, żeby nie otworzyli tych drzwi. Dobra, kiedy zapierasz się w ten, stół, on niebezpiecznie trzeszczy i załamuje się pod twoim ciężarem. To coś tak wpadasz, wpadasz, tak czułem, że tak będzie. Wpadasz na kolumnę i wpadasz na klapę, która z trzaskiem wpada do środka, a ty powiedz, razem że zbiłem, z nią... chociaż tak.
A ty razem z nią, tak na główkę, nurkujesz na te schody, które wiodły te podobnie strome jak ten i wpadasz na grupkę kilku krasnoludów ze sztyletami w dłoniach, przetaczasz się razem z nimi na dół i lądujesz na podłodze. W tym momencie jakiś cień przeskakuje nad twoją postacią i szybko wybiega na schody. To jest Urrus, który tylko zobaczył, gdy zobaczył, że otworzyłeś mu drogę wyjścia, to wyskakuje jak strzała przez drzwi i próbować ucieka. Próbować chwycić jakoś? Coś nie, takiego? Wpadłeś do środka. Między... Dobra, ale przynajmniej te krasnoludy są w miarę obezwładnione? Ten, macie teraz tak, ty wpadłeś tam do środka, się kotłujesz z tymi krasnoludami, próbujesz się podnieść. Urrus krzyczy, Urrus wybiegł... wej, miło było was poznać! Urrus wybiegł na ulicę i pognał gdzieś w mroki nocy. Co teraz robicie? Która krasnoludów, spiskowców mija przez to, że tam zbierają się z podłogi w piwnicy? Linzo, teraz wej. Co ten? Bo krasnolud, nie wyrywać się, bo go oszołomiłeś tym, co do niego powiedziałeś. Mhm, jasne. Co chcesz robić? Ja się go zapytam. Gdzie jest beczka fasoli? Fasoli? W piwnicy! Konkretnie! To w piwnicy! No przecież siedział na niej Urrus, nie? Na jedynej beczce, jaka tam stała, siedział Urrus. I to było zaraz tak mniej więcej w miarę blisko, tak? Znaczy, no tak w połowie piwnicy na środku, nie? Okej, okay, dobra. Walić to. Powiedz tylko, że król będzie ci wdzięczny. Tak, tak, to jest tak, biorę go tylko tak odrzucam na bok i król nie zapomni twojej pomocy. I zbiorę, wskakuję tam w dół i biegnę do tej beczki jak najszybciej po sprzęt jakiś. Dobra, zbiegasz na, to twoja akcja będzie teraz polegała na tym, że zbiegasz do piwnicy. Linzo, co ty robisz? Widzisz, że zbierasz się z podłogi tam z połamanych części stołu i widzisz, że Wei odepchnął krasnoluda, który się tam zatoczył i rzucił się biegiem w kierunku schodów do piwnicy, po których tam stoczył się z krasnoludami do środka Malachit. Krzyczę i pytam się, czy dadzą radę sami. Malachicie, rzuć mi na inicjatywę jeszcze przy okazji. O, coś słabo z Malachit. Nie ma. Chyba uderzył w głowę i stracił przytomność. Znaczy jeszcze nie rzucał. Malachicie, jesteś z nami? Jestem. To rzuć na inicjatywę. A, dobra, rzeczywiście. Nie słyszę, jak możesz. Bo siedzę i patrzę na te moje skilly i zastanawiam się, co ja mogę zrobić, żeby przeżyć. No mówię ci, uwiedź ich. To jest twoja najlepsza broń. Zawsze ci wychodzi. Czekaj, to jest inicjatywa? Tak. No to jesteś na starym końcu i tak, więc teraz tak, był Urrus, który czekaj, uciekł. Ale ja miałem jeden i ten też miał jeden, no. To musimy rzucić, kto jest pierwszą jedynką, czy kto nie, jest... Nie, no to jest, jest Malachit na to. Więc tak, teraz tak, Urrus uciekł, która z piskowców minęła, bo się podnoszą z ziemi, był Wei, był Linzo, więc teraz jest Malachit, Malachicie... Jak Linzo? I co ja nim robiłem? A nie, jeszcze nic nie zrobiłeś w sumie, więc... Mówiłeś tylko, czy poradzą sobie bez ciebie. No i nie dostałem odpowiedzi. Oni mogą mi odpowiadać, czy nie mogą odpowiedzieć mi? Słyszeli cię, czy chcą odpowiadać, to nie wiem. Mogą. Mówienie nie jest jakąś akcją, jest akcją wolną, więc możecie gadać ile chcecie. Dać radę bez mnie, bo jestem ranny i tak się boję, że trochę wypierdolę się tutaj. No nie, co ty zrobiłeś? 8 obrażeń, to bez przesady. I 3 rany chyba włącznie ci weszły, czy... Nie, mu nie weszła, tak? Mu rana chyba tam teraz. Ja nie wiem jak teraz. Wound thresholda masz chyba wyższego niż 8. Zaraz sprawdzę. Kurwa, rana mi jak wejdzie, to się pociacham. Combat, masz wound threshold 8, aj, no to zarobiłeś ranę, faktycznie, masz trzecią. Masz 3 rany, Linzo. A nie, drugą masz, ty, nie, to Malachit miał 2, czy ty miałeś 2? Ja miałem 2. No to teraz Linzo ma też 2. Masz 2 rany. To 3 czy 2? 2. Ja mam tu napisane 3. Co tu się stało? Masz 5 3. Nie, masz wounds 2, ja widzę na twojej karcie postaci. Masz 8 damage'u, natomiast do action test masz minus 1. Słyszę od nich odpowiedź czy nie, bo mogę się jeszcze... Okej, okay, dobra, słuchaj, to użyję ataku zaskoczenia i wpieprzam nóż w łopatki, tak żeby jeden stracił przytomność z pólu. Użyję z ataku zaskoczenia.
na jednego z dwóch zbirów, żeby walnąć go nożem w łopatkę, tak żeby go tak zabolało, żeby stracił przytomność. Okej, no to użyj z ataku z zaskoczenia. Dobra, i mi została ostatnia karma, więc użyję ostatniej karmy, żeby... O, świetne, Boże, dzięki, 20, aleluja. Czekaj, 20 atak zaskoczenia, teraz sobie zobaczę, do czego to służy jeszcze raz. Stopnie dodatkowe pewnie. Wykorzystanie nieświadomego lub rozproszonego przeciwnika, dodać wymowny cios. Ten talent może przeżyć przeciwko celom, które są zaskoczone, oślepione lub powołane. Jeśli ataku adepta przeciwko atakowi przeciwnik zakończy się powodzenie, zastępują stopniem z ataku zaskoczenia stopień siły w teście, czyli masz stopień w sumie 6. Tak, masz stopień 6, a siły masz stopień 5, więc masz wyższy. Czyli masz o jeden stopień wyższe obrażenia. A nie, a plus oni mają obrony 10, więc plus 2 stopnie sukcesu, to masz w sumie 5 stopni łącznie damage'u, masz większe obrażenia w tym momencie na tym ataku. Czyli jak masz na rzut na damage z tego, z broni, no to... O 5 stopni go zwiększasz. 5 stopni zwiększasz. Nie, że plus 5 na później w bonus i karma, tylko po prostu o 5. Tylko... Dobra, to damage muszę użyć, czy tym sztyletem, co mi dał Malachi? Damage'a znaczy, ze swojego sztyletu. Dobra, a ten sztylet to ile ma? Tam ma, co będziesz Malachi miał. Mi dał? Sztylet ma... Ja masz tyle samo, bo to zwykły sztylet. Aha, dobra, to... Okej, okay, tutaj damage i tu mam 7 plus 5, to jest razem 12. I okej, okay, bonus karmy już nie mam. Do tego damage'u karmy nie dodajesz. Do damage'u nie możesz i tak. 11. Trafiam. To już jest na obrażenia. Oni tak, nie mają. Oni nie mają, znaczy, oni też są w zwykłych ubraniach, to nie mają zbroi, więc dostaje całe 11 obrażeń, pierwszy z nich. 11 obrażeń. Ja nie chciałem, ja chciałem ich zneutralizować. Czy to jakoś inaczej działa? Ale to go powala. Ja muszę zdać knockdown. Dobra, test. Okay. Knockdown test o trudności 2. Więc jak zdam... Ciężki test. 5. No zdałem, utrzymał się na nogach, więc wbiłeś mu sztylet. Boleśnie zakwilił jeden z tych krasnoludów. No ale to nie wyeliminowało go z walki. I teraz jest Malachit. Dobra, no przejrzałem wszystko i nie mam chyba nic do zrobienia. Słuchaj, tym co to są sztylety, możesz powiedzieć, lubię takich ostrych facetów nie, jak ty. Nie, coś muszę ten... Coś mogę... Czekaj, ty jesteś 200-kilowym kamieniem, weź mu przypierdol z pięści. Ja bym chciał przywalić mu z pięści i nie mam w to umiejętności, to... Czysty... to czysty dex. Dex na trafienie, a na obrażenia pewnie jest strength. No czysta... z czystej siły. Siła. Czy nie mogę po prostu pobiec i wskoczyć na niego, wiecie, tak szczupaka? Całym ciałem tak się wjebać. No właśnie, no to szczupaka to i tak, tak na niego to i tak pod dex podlega, więc... Czy nie unikną tego, bo... Proszę, tak, może być taki powiedz, zdrabny, że ty nie masz... trafisz. Ja pierdolę. No niestety... No niestety nie trafiasz. Tutaj jest, w tej piwnicy jest ciasno, ty się ledwie się tutaj mieścisz. Zahaczyłeś o jakąś skrzynię, chciałeś się rzucić na przeciwnika, ale on się wypchnął pod pachą. No nie miałeś najmniejszych szans. I patrzę na linzu i mówię. Gdzieś sięgam za plecy, jak leżę na ziemi, czy tam pod siebie, tą stroną, która jest od ziemi, mówię. Linzu, uciekaj! Nie ma już szans, zaraz będę detonował ładunek. Jaki ładunek? Nie ma ładunku, ale chcę im mówić, że zaraz jakąś bombę wysadzę. Bombę? Tutaj tak niespecjalnie są, znaczy są takie rzeczy z jakimiś tam elementami żywiołu ognia, z użyciem esencji żywiołu ognia, natomiast no... czy są... Słuchaj, on ja trwa solę, on sam jest jak bomba. Mogę... teraz istna. Nie wiem, na konwersację rzucić, żeby uwierzyli, że zaraz coś tu wybuchnie? Teraz tak. To w następnej turze ewentualnie, bo swoją tutaj już zmarnowałeś. Teraz tak. Spiskowcy będą, są pierwsi, więc dobiegłeś ty do beczki, tak? Weju. A czekaj, oni wstali, czy... Tak, wstali już. Już, dobra, okej. Okay. Dobiegłeś do beczki, zrzuciłeś pokrywę i widzisz, że faktycznie w środku są wasze zbroje i ekwipunek. Natomiast w tej chwili reagują spiskowcy i dwóch z nich wskakuje Wayowi na plecy, tak jakby. Mhm. Próbując cię zadźgać sztyletami. Pierwszy z nich... O jest, 9. Nie wchodzi. Okej. Okay. I też nie wchodzi.
No to skoczyli na plecy, ale ty się okręciłeś się, złapałeś się za beczkę, okręciłeś się wokół niej, znalazłeś, oddzieliłeś się od nich tą beczką, no ale teraz masz do wyboru, albo sięgasz po swoją broń, albo walczysz tym, co masz w ręku. Nie, sięgam, to nie ma w ogóle rozmowy na ten temat, sięgam po... Jedną ręką zbieram łuk, drugą ręką sięgam do tam kołczanu. Okay. Lizo, pogadzi, ciebie atakuje tam. Ten, którego zraniłeś. Proszę powiedz, że ma jakieś słabsze punkty, czy... No nie trafił. O, świetny pokój, dzięki. No nie trafił, a dwóch próbuje dźgać Malachita. A to tam nie po ich dwóch? Pięciu. Pięciu w sumie było, młodych krasnoludów. Dobra. Malachicie, okay. Pierwszy trafił, czy nie? Ile było? Dziewięć? Sześć. Sześć? Sześć. Chyba defensa nie. Ile masz? Chyba 9. Czekajcie, bo zacięło mi rola w ogóle. Nie pokazuje mi jakby waszych rzutów, ale już patrz, defensa. Defensa mam 9. No to nie trafił, a drugi... 6, też nie trafił. Więc teraz jest kolej Veya. Ty bierzesz łuk pewnie, tak? Łuk i strzały. Łuk i strzały zgarnąłem. O, oczywiście, to teraz Linzo, masz twoją kolej. Ja bym spierdalał. Z racji ich mam 3 rany. No to uciekasz na górę. No nie, no pozostawiasz towarzyszy, to tak też tak niedobrze. No jak już giniemy, to wszyscy. Nie masz 3 ran, masz 2 rany. Nie, mi pokazuje tutaj cały czas 3. Nie wiem jak, bo jedną zarobiłeś ostatnio. Nie, bo ty coś sobie wpisałeś. A dobra, pisałeś, no, 2. Jedną ostatnio, a jedną teraz. 9, mam 9 defensy. Ale jeszcze rękę miałem połamaną. W lochach. A wcześniej i tego tej rany nie ściągnąłeś. A, czyli masz 3 ze złamaną ręką, tak? Okej. Okay. No. No to faktycznie masz minus 3 do testu. No słychać cię, choć tak jakoś oporuje. Słabo, ale mi się komputer zaczął zaraz później się odciąć, ale tam było ostatnie, co słyszałem, to było, czy mnie 6 trafia, to mnie nie trafią 9 do osób. To wiemy, już nie, przeszliśmy. Nie, nie trafiliście, teraz przeszliśmy do Linzo, więc... Ja będę czuwał, jak mi się odetnie komputer, to wrócę. Okej. Okay. Słuchaj, mogę skoczyć tak za siebie, tak na górę i powiedzieć, użyć psychologii i powiedzieć, dlaczego nas pijecie? Jak taki pan cofnięty, ta psychologia do tego nie służy do tego i nie w momencie walki, to... Rozmowy je, jak już... Albo przy jakimś przesłuchaniu może, ewentualnie, przy próbie poznania, czy ktoś cię okłamuje ewentualnie, czy coś takiego, natomiast może jakbyś miał jakąś gadaninę. Rozmowę mam też, co nie mogę rozmowę użyć. No ale ja nie widzę, co tutaj zrobić dla siebie. A czekaj, a mogę kruka przyzwać i kazać mu pociopać oko przyka? Ale on nie będzie zadawał jakichś wielkich obrażeń. W piwnicy może być ciężko, żeby tam zleciał aż. Już chwilę zejdzie z tym na pewno, żeby go ściągnąć do piwnicy. Nie no, ale wyobraź sobie taką epicką rundę, że mówię kra, i nagle mija moja runda i nagle natura zaczyna się, nagle taki kruk śnieka wlatuje w oko w piasie. Jak Władcy Pierścieni Gandalf tam z wieży zeskakuje i nagle go zgarnia orzeł wielki, nie? Tutaj. Niby spierdala, a tu nagle kruk wlatuje w zastępstwo i zaczyna mordować. Znaczy ja chciałem mu przykleić nożyki, ale ponoć tutaj, to pazurków to nie, ale ponoć tutaj nie ma takiego ekwipunku dla ptaków w tej grze. To sądzę, że to tak trochę... Dobra, używam, nie, ataku zaskoczenia, to bo ta biała broń, no to jeszcze może białą broń mogę użyć. No białą broń, używam białej, białą broń używam. Okej. Okay. A jeśli uznamy, że użyję jego serca jako kłódki i otworzy zamek? To? No nie. Myślę, że... 7. Będzie zajebiście ciężko. No niestety 7 nie jest wystarczające, żeby trafić twojego przeciwnika. On odbija, mimo tego, że jest ranny, odbija twój sztyk sztyletem. Swoim sztyletem, tylko skrzesały się iskry, usłyszeć było ten metaliczny szczęk zderzającej się broni. No i niestety, nic więcej. Teraz Malachit. Okej, jestem z powrotem w ogóle. Udało mi się tu włączyć. Więc... Dobra. Problemy techniczne. Malachicie, teraz twoja kolej. Dobra, to krzyczę, że mam ten ładunek pod sobą i będę go detonował. I mam nadzieję, że mi uwierzył i zaczną uciekać. No ale to myślę, że to musisz mieć duży jakiś sukces na...
Dobra, to będzie konwersacja i karmę wrzucę, bo to mój talent, plus 4. 15! Starczy? Na konfuzję? Myślę, że tak, na ucieczkę. Na konf... 15. Wiesz co? Wydaje mi się, że to będzie wystarczające. Krosnoludy się spoglądają po sobie i stwierdzają: on zaraz wysadzi to miejsce! Uciekajmy! I rzucają się w górę schodów biegiem. Dobra, co robisz? No, spiskowcy poświęcają ten czas na wybiegnięcie schodami na górę. Co robi teraz Bay, bo jego kolej? Ja zgarniam resztę swojego ekwipunku. Jeśli oni uciekają, ja zgarniam resztę. W sensie kolczugę, jakieś... Zakładać na siebie zbroję, tak? Okej. Okay. Tak. Wszystko, co mogę, jak oni uciekają, to domyślam się, że jeśli zaraz nie będzie wybuchu, to znaczy, że mogą tu wrócić. Więc wolę się zabezpieczyć i zabrać wszystko, co ewentualnie trzeba, jeśli mielibyśmy sami spieprzać. Dobra, Linzo i Malachicie, co robicie wy? Ja tu bym sztyletem rzucił w plecy typa, ale... No masz wolę... masz szansę to zrobić, w ostatniego z nich rzucić mu sztyletem w plecy. Nie, to nie ma sensu, wolę użyć spostrzegawczości i zobaczyć, czy... Co było takiego ważnego, że akurat w tej piwnicy schowali się... żeby, no nie wiem, króla zabić. No to... Co to był taki... No to rzuć mi. No, kojarzysz tylko tyle, że na tablicy wejściowej domu pana Diukana Hanetiego było napisane, że to jest dostawca wyrobów, znaczy dostawca ziaren dla rodu Yureyven, a to byli ewidentnie, to były ewidentnie krasnoludy pochodzące z insygniami rodu Yureyven, rodu, który był wrogi rodowi Jakusa Byrailacha, ale z tego, co też było wiadomo, to był jeden z tych rodów należących do frakcji niepopierającej absolutnie aktualnie panującego króla jego rodu, więc... Króla. A Urrus, który jest przecież ochroniarzem Jakusa Byrailacha, ewidentnie wszedł z nimi jakąś komitywę. A w sumie mam takie pytanie do towarzyszy, co my planujemy po uzyskaniu broni? Teraz, w momencie kiedy Urrus zapiernicza po ulicy prawie do swojego towarzysza? Czy towarzysza? No może ta, w sumie... A może zapierdziela, powiadam mi straż w końcu, on nie jest ścigany w żaden sposób, więc jest prawowitym obywatelem. Jak powiadomić, skoro on teoretycznie jest niemową? Na migi? Dobra, co powiedzieć? Ale to już nie jest ważne, okej? Mam pytanie do was, co my planujemy zrobić, bo my tak wpiepaliśmy się w miasto, szukaliśmy broni i... Co wy widzicie dalej tutaj? Osobiście ja jestem za tym, że po uzyskaniu broni... Dobra, czekaj, my mamy tego krasnoluda tutaj przecież. Na górze. Chyba. No chodzi krasnolud, który no to, nie wie nawet co oni zrobi. Przesłuchajmy trochę chociaż. No nie wiadomo czy jest, może... Nie on... Ja pierniczę. No dobra, ale już straż może do nas iść i chce nam w pierdol spuścić. No, na razie trzeba będzie raczej się stąd ulotnić. No straż jak was capnie, to traficie pod katowski topór. To raczej pewny jak... Dobra, to zbieramy wszystko co nasze i będziemy się zawijać. Okej. Okay. Nie ma tu jakichś topyczy oprócz fasoli? Czy jest tylko fasola? Albo jakichś kanałów. Przejść. O, kanały też mogą być. Nie ma tu przejść do kanałów. Natomiast o fasoli tutaj nie ma, bo ta beczka, słuchajcie, która możemy była fasolą, sobie podkop. Nie była fasolą, więc... no, nie ma tu nic więcej. Jakieś tam takie zwykłe rzeczy, co można znaleźć w piwnicy. No tam parę butelek, ewentualnie jakiegoś trunku możesz sobie... zgadnąć, przystawić, no, coś na szybko, trochę napić się i... Dobra, mam pytanie. Mogę zrobić Mołotowa w tej grze? Nie masz odpowiednich utensyliów alchemicznych, żeby zrobić Mołotowa. I potrzebowałbyś stołu jakiegoś do zrobienia alchemicznego. Prędzej w domu Jakusa Byrailacha może byś zrobił na przykład, bo tam on miał swoje laboratorium, to tam może mógłbyś zmieszać odpowiednie jakieś składniki, jakbyś wiedział jakie i zrobić taki Mołotow. Pamiętaj, że wiedza gracza nie równa się wiedza postaci. Jesteś złodziejem, a nie alchemikiem. Dobra, spoko, okej. Okay. To po prostu spieprzamy. No nie widzę, co możemy zrobić innego. No, ulotnić się, no ale pytanie, oddalić. Potem dokąd spieprzamy? No ja mam tutaj dwie jednostki, albo jest ten. Bezpośrednie do księcia może być ciężko, ale ten jeszcze adwokacina. A wiecie, gdzie on mieszka? Nie.
Ja liczyłem... A tym typ, co został zapity niby przez nas? W cudzysłowie niby Gandawie? Przez nas? No, ale on został no, zabity. No. Tak, ale nie przez... No, ale... Ale nie no, właśnie. Nie miał kumpli jakiś taki... No, miał, znaczy kumpli, no, był jednym z przedstawicieli cechu perfumiarzy, no to znajomych miał oczywiście i to sporo, ogólnie rzecz biorąc, i był dostawcą ale... zapachów dla Celesty Uraven, głowy rodu Uravenów. Nie przewidziałem, że tutaj będą ci. Myślałem, że wejdziemy do miasta, uda nam się, poczekamy na, wiesz, będzie noc, my się zakradniemy do tego. Do krasnoluda, który nas wcześniej zatrudnił. Ja też miałem zamiarko zajebać. Nie zajebać. Ładnie powiem. Zajebać to za krótko, za mało cierpienia, ale miałem plan, żeby na przykład przeszukać go i poszpiegować, czy on nie ma tych. Jakichś kontaktów z tymi, poszukać dowodów. Ale teraz, w momencie kiedy Urus o tym wie, to chyba straciliśmy tą opcję. No, wszystkie morderstwa, które zostaliście wrobieni, świadczą raczej o tym, że Urrus potrafi się pozbywać świadków. Bo jest wysoce prawdopodobne, że to on wszystkich pozabijał. Ja powiem tak, mamy ze sobą raport do Katroalu, tak? No, tylko mamy musicie jakoś dotrzeć do kogoś, kto was pozwoli, znaczy jakoś tak sprowadzić. Wysłuchaj i przy okazji najwyda straży, żeby pod topór, no, jasne. Też, że tak powiem, da się, pozwoli wam się skontaktować z tym tajemniczym głównym koordynatorem. Tak, no to mi chodzi o to, żeby udać się jak najbardziej do tego Nedena, bo raczej on ma, księciu nie ma. Ale jak chcesz do królewskiego pałacu się dostać niepostrzeżenie? No właśnie, trzeba będzie jakoś to na razie przeczekać. Ale nie musimy niepostrzeżenie dostać się. Ale jeżeli się nie, może... znaczy otwarcie się pokażecie na ulicach, no to w końcu ktoś was rozpozna, zgarnie wasz straż i traficie pod topór. I nawet książę Neden was nie ratuje, tak, bo on... Tak, was... tylko jedną fakt, żeby na przykład mnie dać jako, nie wiem, tam... Ale nie, ale... Ale jakbyśmy żeby... dali mu raport od Oka Troalu i powiedzieli, że w... Agent jest tym. Ale to też jest niebezpieczne. Znaczy, mi chodzi o tego, co nas pomógł wypuścić z kwarty. Raczej z więzienia, ten kuzyn tego orka, co nie? Kuzyn jakiego orka? Nie był kuzyn... Czekaj. Nie, jak trafiliśmy do więzienia, to nas ten szef wyciągnął. Jakus was wykupił. Jakus. Bo jego kuzyn był kapitanem. Jest kapitanem straży. I pytanie, on raczej nam nie pomoże. No, może niekoniecznie obalić króla, ale raczej nam nie pomoże. Tylko, że ja miałem z nim przyjacielskie... Rzuciłem test na przyjaźń. I wyszło, że mam z nim przyjacielskie stosunki. Aha. Tylko czy bardziej przyjacielskie jak jego kuzyn? To jest pytanie. Pytanie, czy będzie chciał wysłuchać, czy jego brat stracił i padł o to myśl. A skąd wiesz, czy nie uczestniczy w spisku, nie? No właśnie, tego nie no wiem. No właśnie, o to też chodzi. Więcej niewiadomych jak wiadomych. Dobrze, ale nie możecie zabawić to zbyt długo, no chyba, że chcecie się poczekać czy na nie. Wejście... To jest taka mentalna nasza dyskusja, co nie? Ja wiem, że to jest taka dyskusja metagamingowa trochę, ale... Coś musicie podjąć jakieś działania. Nie, najważniejsze to chyba się stąd ulotnić, nie? No, wychodzimy, tylko pytanie wszystko. Co dalej? Gdzie? Co? Jak? Jaki jest sens życia? Jaki jest sens przetrwania? Czy lepiej się poddać, czy iść dalej? O to jest pytanie. No nie no, na pewno osobistym celem Veja będzie zadanie bolesnej śmierci Urrusowi jak i Jakusowi. To po pierwsze, więc na pewno na razie się nie będzie poddawał. Ale na razie gdzieś wyjść stąd i gdzieś może schować na ten konkretny dzień, bo jeśli będą jakieś przeszukania czy coś, no to żeby w ukryciu pozostać. Okay. A co dalej, no to wtedy możemy poustalać sobie właśnie w ukryciu. Dobra, to się chowamy w kanalizacjach i bierzemy przynajmniej dwie półki, żeby jakoś przetrwać, nie? I ten koszyk, co tam był na podwórku, Były jakieś te jaskinie pod tym, co nie? Już to jest ogólnie wszystko w jaskiniach. Dobra, ale były jaskinie jeszcze pod tymi głównymi, powiedzmy. Poza pod Troalem było coś. Bo to były te jaskinie, którym podobno... Rzekomi złodzieje zrabowali przepis na niepachnidło. A, było coś w tej studni. Tylko, że wam podrzucił Jakus później komu jednemu z was te niby skradzione notatki po to, żeby was wrobić. Tak, ale... Tunele. Tunele same, gdzie oni rzekomo nimi uciekali. Czy
No bo co to są te schodki tutaj zaznaczone na mapie? Na jakiej mapie? Troll the Dwarf, Dwarf Kingdom. Są na skrzyżowania takie trójkąciki. Ale to są... Ja wiem co... Czekaj, schodki... Schody są napisane po prostu. Czyli może po prostu jakieś zejścia na... Bo może to są różne poziomy czy coś. Ciężko powiedzieć. Czyli... Bo my nie wiemy jakim cudem można by było zejść tam, co nie? Ale jest jeszcze pytanie, czy zmieści się tam... Ktoś gabarytów obsydianina. Było zagrać czymś mniejszym. To jest krasnoludzkie królestwo, jakby nie było. A to pewnie... Wróżką mogłeś zagrać. Po co mnie pokusiło granie? Chciałby brać wieczniaka, wszędzie by się zmieścił, tak? Kogo? Wieczniaka. Wieczniak, to są takie... Myślałem o nim albo o obsydianie właśnie, bo chciałem jakąś z tych ras typowych dla Elfdowna. Wieczniak to jest takie coś jak wróżka wygląda chyba. Tak jak cały ten dzwoneczek z Pytrusia Pana, nie? No. Kurczę, mogłem wziąć słoneczkę tego faceta w sukience leskiej zagrać. Złożył taki wiesz. Była łatwa wtedy kampania. Dobra, gdzie się chowacie? Lecimy do szczytu tego. Lecimy na sam szczyt tego troalu. Okej. Okay. Chcemy wlecieć. Chcemy potajemnie wejść do miasta. Dobra, chowamy się w kieszeni czyjejś. Nie no, aż tak to może nie, ale... Słuchaj, w jednej betce byśmy się wścili. Ale jakie łatwe otwieranie zamków. Bierzesz, wlatujesz, tam otwierasz wszystkie tam przekręty, otwierasz, a jedyne, nie, no to aż taki rozmiar to nie jest mały. Czy zamek jest wystarczająco duży, żebym przez niego przeszedł? Mi zgryma ma takie. Nie no, zamek nie no, bo one mają tak ponad pół metra wzrostu, tak, tak jeszcze do tego rozpiętych skrzydełek. To nie jest ten dzwoneczek. Taki dzwoneczek na sterydach. Dzwoneczek w sensie, że to wygląda podobnie, że ma takie cztery skrzydełka, ma takie skrzydełka jak ważka i ten. Mikroelf z skrzydełkami. No, taki. Nie ma tu się bawić. Taki mniejszy od Hobbita, tylko latający, nie? Tak, no ale. Przynajmniej nie ma stóp Hobbita, bo to byłoby trochę fuj. Nie, nie. To ten, co robimy? Bo znaczy ogólnie co robimy, to. Pisz sobie w Google Windlink, to będziesz widział na obrazku, jak to wygląda. Nie, ja sobie to wyobrażam. Wyobrażam tylko, że jak powiedziałeś, że to wygląda jak Hobbit, tylko że mniejsze, sobie wyobrażałem taką dziewczynę, z taką chudziutką, malutką, tymi wielkimi stopami, jak u Hobbita, co tak ściągną. Jeszcze owłosione, tak. No, owłosione. Dobra, to co robimy, panowie, bo stoimy w martwym punkcie na razie. Wychodzimy. Wygląda, że nie otoczeni martwymi ludźmi, dobra. Chodźmy, wiemy gdzie to są jakieś slumsy, czy coś takiego? Tak, dzielnica Dachnad, zaraz za bazarem, to można powiedzieć, że to są takie bardziej slumsy, bo im głębiej w te dzielnice Troalu, tym są bogatsze, nie? I no to... zamożniejsze. Tylko pytanie brzmi, czy nie będzie to zbyt pewne? Po dwóch menelów wpieprza się, okazuje się, że to są oszukiwacze i uciekają w najpiękniejszą dzielnicę. Czy dwóch menelów biega, okazuje się, że to są uciekinierzy i uciekają to najbogatszych, co jest... Ale w najbogatszych będziemy się wyróżniać. Tak. Ale będzie to tak nieoczekiwane, że to będzie aż zadziwiające. Może i zginiemy, ale przynajmniej będą zaskoczeni. O kurwa, jak łatwo. Z klasą zginiemy. Podejdą, zobaczą. Nie, tu musi być coś nie tak. Na pewno mają przygotowany jakiś plan zapasowy. To nie może być tak, że weszli do... To nie można tak, że pobiegli teraz prosto do zamku króla, czy do domu tego. Tak, dzwonek tam majordomusa do pałacu królewskiego. A dzień dobry, my to z wizytą do króla. Jak to robimy w końcu, bo to jest ty, pewnie ważne. Nie wiem na ile tu jest roleplay, ale może po prostu podejdziemy do tych, wyprostujemy się. Wiesz, wszyscy to wiesz, na baczność stoimy i patrzymy na niego, na któregoś ze strażników i mówimy... Operacja wymyka się spoza kontroli. Oko Troalu potrzebuje twojej pomocy. Musimy kontaktować się teraz z królem. Mamy dla niego dokumenty. Można. A on powie, ale jak to? Wygnaliśmy was, mówi. Oczywiście, to był element planu. Myślisz, że król pozwoliłby zabić swoich agentów? Oczywiście, że interweniowali i nas wypuścili zamiast zabić. No to... Przedać im kit, ale tak naprawdę będzie to prawda. Bo tak naprawdę to my współpracujemy z Okiem Troalu, ale nie do końca z... przez króla, ale przez ludzi z Oka Troalu. Czyli co? Na podtryw. Czekamy, aż przyjdzie ktoś tutaj sprawdzić, tak? Nie, Czekacie na straż, czy nie, wychodzimy i po prostu chyba... Nie wiem, realizujemy ten plan, po prostu podchodzimy do kogoś na baczność. Mamy symbol Oka Troalu? Mamy. Mamy, pokazujemy symbol.
machamy symbolem, mówimy, że potrzebujemy skontaktować się z kim? Z księciem. No właśnie, z kim? Z księciem najlepiej, wyższym, ale... czy kimś tam, Boże, jak on się nazywał? Z tym menelepetą, co nas bronił i się okazał zajebistym mówcą, ale tylko przed księcią. Bo... Ale to, ale to nie ma sensu. Oko Tralu chciałby się skontaktować z jakimś początkującym adwokatem? Nie z nim, właśnie nie w tym o to mi jest chodzi. Sens, że nie kto to... by podejrzewał, że początkujący jest agentem Oko Tralu? Ale to czemu byśmy pytali się losowych ludzi na ulicy o to? Nie losowych ludzi. Strażnika. Strażnika. Potrzebujemy, powiemy, że to jest najwyższa ta i nie wszyscy wiedzą, bo jest tak tajne, że nie... Nie do końca, że jest to, wiesz, niejawna operacja. Albo czekamy tutaj i powiemy: Urrusie, wpadłeś w naszą pułapkę. Wyciągamy symbol Oka Troalu. Tak naprawdę jesteśmy, wiesz... Wyciągamy, jak, wiesz, jak ci plakietę z FBI. Ten pierścień, czy co tam mieliśmy? Byliśmy od początku na usługach króla. Jebałeś się strasznie. Ten grobowiec będzie twoim grobowcem. Ten grobowiec będzie twoim grobowcem. Okej, dobra, to co w końcu postanawiacie zrobić? Ja zdaję się na resztę. Ja bym rzucił R4 i jeśli wypadnie pomiędzy 1 a 2 zostajemy, a jeśli wypadnie pomiędzy 3 a 4 idziemy szukać jakiegoś... Czego czwórkę? To każdą inną kostką możesz rzucić, na to samo wyjdzie. Połowa to tak, połowa to tak. Ale mniejsze prawdopodobnie... Ale dobra, opowiednie co, ja może nawet być wszystko. Po prostu najmniejsza liczba, to co rzucamy? Może być, mi to tam rybka, szczerze mówiąc. Dobra, zobaczymy co to będzie. Co? Czemu dwoma skrytami? Dobra, ale wyszło i tak górna. Połowa, nieważne na której kości. A górna to miało być co? Ucieczka chyba. Idziemy, ucieczka. Uciekamy na chwilę, a potem kontaktujemy się z jakimś... Idziemy w stronę pałacu, do kontaktujemy się, podchodzimy do strażnika i mówimy, że sytuacja... Że to sprawa Oka Tralu, sytuacja wymyka się spoza kontroli. Dobra, czyli jak najszybciej... staracie się uciec z tego miejsca, tak? Na razie. Wychodzimy. Okej, okay, wychodzicie, dobra. Udało wam się opuścić dom Dukana Hanatiego praktycznie tuż przed przybyciem straży, bo już słyszeliście nadciągające odgłosy za alarm, bo spiskowcy razem z właścicielem domu oczywiście uciekli, kiedy tam zabieraliście swoje rzeczy z piwnicy. Nie! Żeby... Głupi. Co? Było trzeba przeszukać, czy nie ma śladów. Dobra, chuj. I ten, to i staracie się na razie uciec, żeby przyczaić się i zaplanować dokładniej dalsze posunięcia. Jednakże trafiacie w trakcie tej... Udaje wam się na uciec, ale nie na tyle wcześnie, żebyście nie zostali zauważeni. I trafiacie do ślepego zaułka, gdzie czujecie się osaczeni i już prawie dorwani przez strażę, ale jakoś tam udaje wam się wyrwać. Malachit, że tak to ładnie ujmę, pali głupa i potem rzucacie się na akurat mniejszą liczbę strażników, żeby się przez nich, po prostu nawet nie z nimi bić, tylko się z zaskoczenia się przez nich przepchnąć i dajecie w długą, w mroki troalskiej nocy. Gdzieś tam biegniecie przez jakieś rejony Troalu, coraz gubiąc pogoń, słyszycie krzyki, co tam, trafiacie nieraz w uliczki, gdzie próbują zachodzić was z dwóch stron. Ogólnie czujecie zaszczucie i pościg na karku, starając się znaleźć miejsce, w którym będziecie mogli chwilę odetchnąć, a potem realizować dalszą część tego, co sobie zaplanowaliście, kiedy gdzieś tam z drzwi jakiegoś domostwa widzicie brodatą twarz krasnoluda, który pst, pst, tutaj, krzyczy do was, jak mijacie w biegu jego mieszkanie. Straż nadciąga nieubłaganie. W końcu znajdziecie się... Ale sztylet, który wziąłem więc w czasie od Linzo, to już w ogóle moje sztylet, mam wszystkie z powrotem. Tak. Ale wiesz, łapa na sztyletach, mam takie, wchodzę i patrzę, czy nie będzie chciał nas odwalić od razu. Znaczy, on tak, wiesz, macha ręką na razie. Jak podchodzisz bliżej, to widzisz, że to jest... mieliście szczęście, bo to jest... nie poznałeś go w pierwszym momencie, ale to jest wasz były adwokat, Elemo Andeneus, który... Tutaj. Elemo,
Dzięki pasjom. Wchodźcie szybciej, kurwa. Patrz na resztę. No to wiadomo, idę. Ładujecie się do środka, Elemo natychmiast zamyka drzwi, otaczają was ciemności, słyszycie właśnie kroki strażników, którzy gdzieś tam przechodzą akurat tą uliczką i słyszycie ich rozmowy. Mogłem przysiąść, że ich gdzieś tutaj widziałem, nie mogli się daleko schować, musimy zagęścić poszukiwania. Wy wstrzymujecie oddechy. Tak jakby miałoby to wam jakoś dodatkowo pomóc schować się w tych, że tak jakby, nie wiem, mogli was usłyszeć za tych drewnianych odrzwi domostwa, ale kiedy tak wstrzymaliście oddech, słyszycie takie wolne oddechy, ale znacznie większej ilości dawców imion niż wy i Elemo. Proszę, niech nie odwalą nas tutaj. Mówię to na głos. W tym momencie słychać taki dźwięk, jak ktoś krzesiwem i zapala świecę. W blasku świecy, któryś z was się odwraca? Ja się odwracam. Ja się nie pieprzę, oczywiście. Odwracacie się i widzicie, jak otacza was grupa najmniej kilkunastu uzbrojonych po zęby krasnoludów z insygniami rodu Yureyven. Większość z nich trzyma ręce na naładowanych, skierowanych w was ku... Yureyven to byli ci? Tak, ten, z naładowanym w ręce kuszami. A Lemo stoi trzymany przez takiego siwowłosego, starego krasnoluda o parszywym wyrazie twarzy, który trzyma go jedną ręką za plecami tych kuszników i z przyłożonym do gardła sztyletem. Lemo takim wzrokiem zbitego psiaka spogląda się na was przepraszająco i tylko mimo tego, że końcówka sztyletu delikatnie wbija mu się w jabłko Adama, wyszeptuje: przepraszam. Zmusili mnie. Yureyveni to którzy byli? Yureyven to jest ten ród, który był cały czas wrogi Jakusowi Byrajlachowi, ale także, z tego co byłoby wiadomo, nie jest też przyjazny królowi. Czekaj, a weź mi powiedz... No szkurwa. Jego jebana mać. A ten stary krasnolud trzymający Lemowi nóż na gardle rzuca tylko w waszym kierunku. Selenda chciała zadać wam kilka pytań. Ja tak patrzę. Dobra, słuchaj, ja mam taką propozycję. Zesramy się, popełnijmy samą... To jest adekwat tego do sieci. Nie, spokojnie. Spokojnie. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ja tak tylko patrzę się na niego i mówię: bardzo chętnie z nim porozmawiam. Świetnie. To zapraszamy. I tak pokazuję gestem, żebyście weszli głębiej do mieszkania. Ja tak patrzę. Idę, jakby chcieli mnie zabić, to już by mnie zabili, więc. Ja patrzę na resztę. Jeśli to się skończy tutaj, to krótka to była przygoda. Cieszę się, że was poznałem. Idę do przodu. No to zostajecie zaprowadzeni do salonu mieszkania Elemo. Przy okazji mieszka sobie całkiem wygodnie, widać praca adwokata. Przynosi dosyć konkretny status majątkowy, bo mimo tego, że nie jest urządzony z jakimś takim wybitnym przepychem, to jednak jest gustownie i całkiem elegancko, więc widać, że młody adwokacina wie, jak sobie przyzwoicie żyć i że ten zawód jest popłatny. Zostajecie posadzeni w jednej części salonu. Oczywiście na muszce cały czas mają was ludzie Yureyvenu, w przeciwieństwie do tych młodych krasnoludów, których spotkaliście w piwnicy domu Diukana Hanattiego. Ci to raczej są tacy w średnim wieku dorośli. Wszyscy mają ponure, zacięte miny, trzymają was bez mrugnięcia okiem na muszkach wymierzonych kurz. Ten starszy krasnolud upuszcza Elemo, którego zgarniają jacyś jego podkomendni i tam odciągają na bok, a sam rozpiera się w takim fotelu bujanym. Zapala sobie fajkę, rozsiada się wygodnie i w takiej pozie i w tej postaci wygląda zupełnie jak taki dobrotliwy staruszek, dziadunio, zupełnie nieszkodliwy, co przeczy całkowicie wrażeniu, jakie wywołał, kiedy tylko spotkały się wasze twarze
i spojrzenia ze sobą kilka chwil wcześniej, na początku całej tej sceny. Rzuca krótką komendę jednemu ze swoich ludzi, który wychodzi z mieszkania i znika gdzieś tam w mrokach troalskich ulic. Gasi tą chubkę, którą rozpalał sobie fajkę, opiera się wygodnie w tym fotelu i tak rzuca jakby do siebie. Musimy poczekać. Zapada kłopotliwa cisza. Przygotowuję dokumenty i symbol oka Troalu już. Ja, żeby zapić ciszę, mówię, że łatwa pogoda. Taka, nie za gorąco, nie za zimno, nie za dużo deszczu. W ogóle deszczu nie ma, taka bez zamraz. Mhm. Ciekawa rzecz w sumie, tak. Dołączam się do rozmowy. Czyli próbujecie się z nim rozmawiać. Ogólnie krasnolud nie wydaje się zbyt rozmowny. I tak jakoś specjalnie nawet, przynajmniej nie wiem, w sprawie takiego wrażenia nie był specjalnie zainteresowany tym, co do niego mówicie, więc powiedzcie mi ogólnie, co byście chcieli ewentualnie w tej rozmowie mu przekazać. Takie pieprzenie, tylko żeby czas trochę zleciał. Wiesz, czyli żadnych konkretnych informacji, tylko po prostu jakiś taki smutok. No wiesz, że ciekawe, jak to jest być krasnoludem, czy jak się wychowasz w Troalu, to czasami zapominasz o tym, że pogoda może się zmienić. Na przykład jak wyjeżdżasz na zewnątrz, a to ciężko w ogóle przed podróżą, bo trzeba kupić ubrania, których się nie ma, bo normalnie pogoda tu zawsze taka sama. A czy w Troalu, to wiesz, przy porach roku coś się zmienia, bo jeśli tak, to jak bardzo i tak dalej. Jakieś takie gadanie i czekam, aż tamta przylezie. A ja w międzyczasie, no tak jak mówiłem, pierścień chyba oka Troalu i dokumenty przygotowuję. Mija jakieś dłuższe, mijają minuty, kwadranse, może godzina, może dwie. I tak w tej kłopotliwej, niezręcznej sytuacji siedzicie głównie w milczeniu, gdzieś tam sami próbując jakąś gadkę, szmatkę zapodawać, ale niespecjalnie daje się wasz ten dowódca tych jurejwenowskich chłopów w to wciągać. Kiedy wraca jego podkomendny, szepcze mu coś na ucho, ten kiwa on głową, ten staruszek, na swoich ludzi, właściwie na swoje krasnoludy, i gdzieś tam wyciągają trzy worki. On podchodzi do was, spogląda się na was i mówi: zakładać. Kurwa, znowu. Tak też tylko przewrócę oczami i pewnie założę, bo co mam lepszego do zrobienia. To zakładacie. Oczywiście chciałbym jakoś tak, czy trasę, ewentualnie kroki liczyć na nie wiem, spostrzegawczość czy coś, czy ewentualnie zapamiętam. Czy jeśli, ogólnie to... Jeśli to coś zmieni, bo jeśli nie, to... Przeczuwacie, że oni będą was prowadzić do siedziby rodu Jurejwenów, a wy wiecie, gdzie ona jest, no bo to nikt tego faktu przed wami nie ukrywał, więc zasadniczo nie do końca, bo nawet może być może rozumiesz, po co ten worek wam na głowie, no ale kazali wam założyć. Okej. Okay. Dobra. Zakładasz i jesteście... Czyli de facto chyba bardziej próbują sprawić, żeby ludzie nie mieli szans zobaczyć, że prowadzą nas, niż żeby prowadzili, niż żebyśmy my nie widzieli. Przynajmniej tak ja to rozumiem. No to wychodzi, że on po prostu będą prowadzić... Że bardzo po prostu będą chcieli ukryć waszą tożsamość przed strażą. Żebyście nie zostali rozpoznani jako właśnie skazańcy niedawni, którzy zostali wygnani z Królestwa Troalu. Wy opuszczacie mieszkanie Elemo, którego związanego zostawili w jego własnym mieszkaniu i opuszczają to miejsce. On jeszcze rzuca tam za wami jakieś niezbyt takie mocne, wyraźne przeprosiny za całą sytuację, że został zmuszony po prostu do takiego zachowania, że on nie chciał. Wychodzicie na zewnątrz, jesteście tam prowadzeni swobodną kawalkadą w kierunku siedziby rodu Jurejwen. W połowie drogi mniej więcej, bo przynajmniej tak wam się wydaje, zatrzymuje was patrol straży. Jeden ze strażników podchodzi do tej grupki i Danbec! Zwraca się do kogoś. A powiedz ty mi, kogo ty tam prowadzisz? Kogo ty tam prowadzisz tak w tych workach na głowie? A ten staruszek, bo ewidentnie to on miał na imię Danbec. A co cię to obchodzi, York? To jest sprawa wewnętrzna rodu Jurejwen, to są nasi jeńcy. A,
Nie podskakuj tak. To, że służysz w Selendzie, to nie znaczy, że możesz tutaj tak do mnie pyskować, mówi Jork. Dobrze wiesz, że mogę. Śmieje się Danbec i słyszycie jak brzęczenie monet w sakiewce, które ewidentnie zmieniają właśnie w tym momencie właściciela. Strażnicy Jork i tam wymienia jeszcze jakieś tam takie gadko-szmatkowe żarciki ogólne, no i też na was temat jakieś niewybredne uwagi, żebyście tam dobrze się zajął tymi więźniami, żeby tam nie było, tylko tak to zróbcie, żebyśmy tam nie musieli sprzątać po was syfu. A co Danbec odpowiada, że spoko, jasna sprawa, nie? I ciągnął was tam dalej. Zostajecie. Naszą dzisiejszą sesję skończymy w momencie, kiedy worki z waszych głów zostają ściągnięte i wita was widok niecodzienny i takiego, którego chyba nie do końca się spodziewaliście, bo trafiliście do sali tortur. Na ścianach wiszą wszelkiego rodzaju instrumenty służące do wyciągania w przemyślny sposób zeznań z przebywających tutaj pacjentów, kilku ubranych w skórzane fartuchy i przygotowanych do swojej pracy krasnoludów o ponurych minach przygląda wam się beznamiętnie. Malachit oraz Linzo zostają przykuci do ściany, a ciebie, Weju, właśnie przypinają pasami do stołu, na którym zwykle... Ja tak, jak ściągają nam te worki, ja taki moment. Ja tu mam naprawdę duże rzeczy do wyjaśnienia. Słuchaj, chłopie, pierwsza sprawa. Ty nie też uwiedź ich. Szkoda, że chciałem powiedzieć, że właśnie Wej jest przyczepiany do stołu, na którym zwykle się tam robi jakieś rozciąganko, naciąganko. Ja mogę powiedzieć, że ewentualnie... Tak, że... Ale to raczej nie będzie konieczne i możemy normalnie porozmawiać. Podczas tortur raczej ciężko się mówi, a ja raczej będę chciał rozmawiać, więc... Spokojnie, chyba, że będziecie po prostu mnie pomęczyć to. Staruszek Danbec, spokojnie klepiąc się po ramieniu. Jeszcze będziesz śpiewał jak skowronek. Co nie, chłopaki, już Selenda. Tak, Selenda o to zadba. Powiem czekaj, wam tak. A mogę... Ale jaki no, jest sens tego? Ja patrzę na tego krasnoluda. Jakby, co to za pierdolenie? Będziecie śpiewać. Jakby, typie, wprost, mówimy ci. Mamy tutaj kontakty z pieprzonym okiem Troalu. Współpraca, zamachy na króla. Wszystko ci wyśpiewamy. Cokolwiek chcesz, Turuk. Kuzynkę Yahusa uwodziłem, kto odjebał twoich tutaj kompanów i tak dalej, wszystko ci powiem. Po co się bawisz w te tortury? Jakby on tak podchodzi do ciebie, tak spogląda się w tego. O kurwa, mogę. O, mogę. Dobra, ja mówię. A ja mówię, tak, kłamcie, nieważne co nam zrobią, będziemy kłamać tyle, żeby nic nie dowiedzieli się żadnej prawdy. Szczerze? A chuj z wami? A jak zaczęcie się torturować, to nie powiem. I w ten właśnie sposób trafiając niejako z deszczu pod przysłowiową rynnę, trafiając do sali tortur Selendy i Raven, chyba nie spodziewali się w swojej podróży, odwiedzicie tak interesujące, egzotyczne miejsca. Skończymy dzisiejszą sesję i zaczniemy od przysłuchania na następnej. No mnie ty zaraz strzeli. Dziękuję wam za dzisiejszą grę i za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że podsyciłem waszą ciekawość co do zbliżającego się nieuchronnie końca tej historii. Jeszcze myślę jedna sesja, jak dobrze pójdzie, a może dwie maksymalnie i kończymy tą kampanię. I myślę, że dotrwacie do końca, że będziecie ciekawi, jak to się wszystko skończy. Też jestem ciekaw. O, ja nie wiem, ja już mam 3 rany już. Jak sobie z tym wszystkim poradzicie? Ja też dziękuję widzom za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam do odwiedzenia mojego kanału, zapraszam na kolejne sesje, nie tylko kampanii Pachnidło, ale też innych. No i do zobaczenia i cześć. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.